Witamy na drugim Forum Biznesu i Równoważonego Rozwoju Łódzkie 2021. Teraz kolejny panel, sesja panelowa Wyzwania związane ze sprawiedliwą transformacją regionów bazujących na energetyce z węgla brunatnego. Ogromne wyzwanie dla gospodarki polskiej jako całości, ale przede wszystkim dla województwa łódzkiego. Drodzy Państwo, teraz przejdziemy do pierwszej części tego panelu, czyli warunki progowe dla sukcesu sprawiedliwej transformacji regionów węgla brunatnego. W 2021 roku zapoczątkowano proces przygotowania sprawiedliwej transformacji regionu bełchatowskiego. W strategii rozwoju województwa łódzkiego do roku 2030 terytorium obejmuje 35 gmin oddziaływania kopalni i elektrowni. Ten obszar nazwano obszarem nowej energii. Kluczowe dla prowadzenia sprawiedliwej transformacji regionu bełchatowskiego jest włączenie się wszystkich interesariuszy w proces nieuchronnych zmian. Oznacza to konieczność pogłębienia współpracy angażującej władze rządowe, samorządowe, różnych szczebli, lokalną społeczność, przedsiębiorców oraz organizacje pozarządowe. Nie bez znaczenia jest też głos przedstawicieli nauki, mogących pomóc w znalezieniu rozwiązań adekwatnej do lokalnej specyfiki aktualnego stanu wiedzy. Drodzy Państwo, ten panel będziemy moderować w zespole dwuosobowym. Mam przyjemność przedstawić pana doktora Macieja Kozakiewicza, doktora nauk ekonomicznych, absolwent Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, wieloletni wykładowca etyki biznesu na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego, przedsiębiorca społeczny, koordynator projektu Bełchatów 2050 w Ośrodku Działań Ekologicznych Źródła. Ja nazywam się Artur Bartoszewicz, jestem doktorem Szkoły Głównej Handlowej. Od 20 lat zajmuję się programowaniem, planowaniem wieloletnim. Wszystkie dokumenty programowe, którymi Państwo się zderzacie, prędzej czy później trafiają do moich rąk albo współtworzę elementy. Dzisiaj zajmuję się Krajowym Planem Odbudowy, nową perspektywą finansową, no i właśnie narzędziem, który nas dotyka, czyli narzędziem związanym ze sprawiedliwą transformacją. Wiedzę, panie rektorze, mamy taką, żeby wymęczyć naszych tutaj prelegentów maksymalnie. Drodzy Państwo, oddaję głos dla pana doktora. Dziękuję uprzejmie, bardzo mi miło, tym bardziej, że już blisko 3 lata temu wspólnie z organizacją, która reprezentuje źródła, uruchomiliśmy proces transformacji czy przygotowań do transformacji i muszę przyznać uczciwie, że nie spodziewaliśmy się, że to będzie tak dynamiczny i tak szybki proces. Dlatego też może rozumiem mieszkańców w regionie bełchatowskim, którzy są zaskoczeni tymi zmianami, aczkolwiek na pewno obiektywnie rzecz biorąc od samego początku, gdy przygotowaliśmy pierwsze wydarzenia, wiedzieliśmy, analizując fakty też z naszymi ekspertami tutaj dzisiaj obecnymi, których za chwilkę przedstawię, że ten proces obiektywnie musi nadejść. Nadszedł nieco szybciej niż się wydawało i dlatego też ten panel jest jednym z kluczowych działań, mikrodziałań, które mają na celu rzeczywiście przybliżenie wyzwań z tym związanych i jej skali. Do panelu zaprosiliśmy osoby, które już w sumie w ten proces zostały włączone. Panią Jolantę Pacurę, reprezentującą Regionalny Punkt Kontaktowy Biura Programów Badawczych Unii Europejskiej przy Uniwersytecie Łódzkim. Witam serdecznie. Pani Jolanta też współtworzyła społeczny raport dotyczący wyzwań związanych z transformacją w regionie. Witam również pana profesora Adama Drobniaka, reprezentującego wiele instytucji, ale tutaj najbardziej Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych i narzędzi, jakim jest Krajowy Plan Sprawiedliwej Transformacji. Witam serdecznie pana doktora Andrzeja Kassenberga. Mam nadzieję, że jest z nami połączony online. Tak, witam cię, Andrzeju. Wieloletni dyrektor, prezes Instytutu na Rzecz Ekorozwoju, osoba, która również współtworzyła raport społeczny Bełchatów 2050 oraz profesor Paweł Ruszkowski, reprezentujący zarówno kolegium Civitas, ale też Forum Energetyczne, no i zespół społeczny negocjujący w tej chwili umowę pomiędzy rządem a stroną pracowniczą.
Nasz panel w sumie jest ułożony w taki sposób, że w drugiej części, którą już tak ogólnie zapowiem, przewidzieliśmy też takie praktyczne przykłady z zagranicy, o które poprosiliśmy profesora Andrzeja Szablewskiego, ale też tutaj dyrektor Drobniak zobowiązał się pokazać kilka przykładów europejskich w aspekcie też innowacyjnym. I przewidzieliśmy też zaprezentowanie pierwszej takiej inicjatywy Centrum Rozwoju Kompetencji w Rogowcu, która wpisuje się już w konkretne działania wspomagające region. Cóż, ze swojej strony powiem tak, że jednocześnie rozpoczynam, można powiedzieć, symbolicznie też pracę jako pełnomocnik marszałka do spraw transformacji regionu bełchatowskiego. Można powiedzieć, że te doświadczenia, które tutaj zdobywaliśmy po stronie społecznej, będziemy chcieli w taki sposób wykorzystać, aby rzeczywiście ten proces przebiegał jak najbezpieczniej i jednocześnie tak, aby zapewnił trwały, zrównoważony rozwój regionu. Panel w sumie służy temu, aby przybliżyć, co moglibyśmy rozumieć pod takim pojęciem. Dlatego też pierwsze pytanie chciałem skierować do pani Jolanty Pacury. Wcześniej musimy przedstawić wszystkich uczestników. Tak? Przepraszam. Myślałem, że o czymś zapomniałem. Nie, ale przepraszam, to ja się wyłączyłem. Przepraszam bardzo. Okej. Więc obserwowałem też jako pracownik Uniwersytetu Łódzkiego te wyzwania związane z poszukiwaniem ścieżek innowacji, włączaniem, zachęcaniem do takiego podejścia nietuzinkowego, kreatywnego. Tutaj w przypadku regionu, bądź co bądź starszych technologii odchodzących, konserwatywnego, to wyzwanie wydaje się zwielokrotnione. Także chciałem prosić o przybliżenie, jak z twojej perspektywy, no przecież się znamy, współpracowaliśmy od lat, wygląda ta kwestia określenia potencjału innowacyjnego w tym aspekcie. Tutaj tylko może z panem współprowadzącym, z panem doktorem Bartoszewiczem, gorąco prosimy o takie syntetyczne wypowiedzi, prawda, bo mamy ich przewidzianych 8, a rzeczywiście ten czas na panele jest dość krótki. Tak, postaram się jak najszybciej. No. Krótko mówiąc, rzeczywiście to doświadczenie z jednostkami, które zajmują się badaniami, innowacjami, no mam duże. Rzeczywiście to są nie tylko instytucje badawczo publiczne, ale również firmy, które mają swoje zaplecze B+R. I z punktu widzenia właśnie budowania takiego potencjału innowacyjnego ważne jest to, żeby myśleć o celach, tak? Czyli to, co chcemy rzeczywiście zrobić i jakie efekty chcemy zrealizować. I jeśli sobie dobrze nakreślimy te cele, to wtedy właśnie budujemy ścieżkę dojścia, tak? Czyli tą ścieżkę dojścia między innymi poprzez poszukiwanie źródeł finansowania, ale ścieżką dojścia jest również to, że poszukujemy właśnie tej współpracy, kto jest nam potrzebny do osiągnięcia tego celu, czy tylko jednostka badawcza, czy firma, czy właśnie ci wszyscy interesariusze, dla których chcemy te w końcu rzeczy, innowacje działać. Drugim elementem takim ważnym do budowania tego potencjału innowacyjnego to jest współpraca. Czyli często spotykamy się z tym, że jednostki badawcze, firmy myślą o tych celach jednostkowo, samodzielnie, czyli skierowane są bardzo na siebie, nie na otoczenie i to powoduje, że tracimy potencjał, tak? Czyli nie wykorzystujemy go w sposób synergiczny, czyli każdy robi to na własny użytek, nie myśląc o pozostałych. I to jest ta zmiana, która powinna nastąpić i budowanie tego potencjału w regionie. No i czwarta i trzecia rzecz z punktu widzenia właśnie pozyskiwania środków i uzyskiwania tych efektów ostatecznych, to jest pytanie, dla kogo to robimy, tak? W jakiej przestrzeni to robimy, bo z mojego doświadczenia często mieliśmy takie sytuacje, że po prostu zapominamy o tym celu i po prostu dla samych
dla samego badania, czy też pozyskania środków pieniężnych podejmowane są działania, a zapominamy o tych, dla kogo to robimy, tak? Czyli jakie efekty osiągniemy, czy to będzie skuteczne, nieskuteczne. I dlatego na każdym etapie takiego planowania czy budowania potencjału, no, muszą być ci beneficjenci, do których dedykowana jest ta zmiana, włączani bardzo skutecznie od początku do samego końca, czyli również poprzez realizację i monitorowanie tych efektów. W związku z tym te trzy elementy patrzenia na cel, efekty, które chcemy osiągnąć, czyli skutki krótko- i długoterminowe, i odejście od takiego patrzenia, że mamy do dyspozycji za moment ogromną masę pieniędzy, myślmy o celach i efektach. Wtedy ten potencjał i wykorzystaniu tego zasobów, które mamy we współpracy, silnej kooperacji, to są warunki do uzyskania pozytywnych efektów. Ja może wejdę w słowo i zapytam, bo pani reprezentuje Regionalny Punkt Kontaktowy. Jaki jest udział Regionalnego Punktu Kontaktowego właśnie w kształtowaniu czy przełamywaniu tych barier? Czy mogła pani się podzielić z nami tymi doświadczeniami? Tak, no, naszym zadaniem jest, my działamy głównie w projektach badawczych Unii Europejskiej, skupieni jesteśmy na horyzoncie, na programach ramowych Komisji Europejskiej, czyli Horyzont 2020 i obecny Horyzont Europa, i skupieni jesteśmy właśnie na tym, żeby jak najszerzej informować i wspierać te jednostki, które chcą uczestniczyć w tego typu programach właśnie nastawionych na innowacje i współpracę z przedsiębiorstwami. Bo to warto podkreślić, bo to jest przestrzeń, drodzy Państwo, do uzyskiwania informacji, tak, i wsparcia, że tak, tutaj w punktach kontaktowych jest źródło do przełamywania tych barier i ograniczeń. Tak, tworząc raport, mieliśmy pełną świadomość i też to wynikało z deklaracji i rządowych i władz województwa, że nie tylko mówimy o Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, jeśli chodzi o wykorzystanie środków, ale tak naprawdę o trzech filarach poprzez pożyczki, inwestycje długoterminowe, więc w sumie można powiedzieć, że samorządowcy, do których też będą kierowane w dużym stopniu programy, najczęściej korzystali z tej ścieżki jednak dotacji, dofinansowań na projekty. Czy tutaj moglibyśmy coś podpowiedzieć w tym aspekcie rzeczywiście korzystania z różnorodnych źródeł? Czy to rzeczywiście jest najprostsza ścieżka dotacji, czy warto wyjść poza ten schemat? Ponieważ mówimy o przekształceniach, które, no, powiedzmy śmiało, no, są zaplanowane na 30 lat. Nie bez przyczyny nazwaliśmy projekt Bełchatów 2050. Ta perspektywa przynajmniej w tym okresie czasowym się będzie domykała, więc, tak, więc to też warto na to zwrócić uwagę, prawda, że tutaj ta kadencyjność, myślenie takie 4-5-letnie powinna być jednak zupełnie przełożona na inny sposób myślenia. Tak, no to zdecydowanie, tak jak powiedziałam, konieczne jest myślenie celowe, tak? Czyli do czego dążymy, w jakim okresie, jakie elementy są nam niezbędne, kto jest nam do tego niezbędny, i dopiero wtedy planować tak naprawdę te źródła finansowania. One mogą być bardzo różne, odpoczynając od środków krajowych, te, które będą w nowej perspektywie finansowej programów operacyjnych. One mogą być właśnie bezpośrednio z tego mechanizmu sprawiedliwej transformacji, czyli zarówno z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, jak i tych pozostałych dwóch filarów, czyli tych mechanizmów pożyczkowych, więc tak samo korzystanie z właśnie programów międzynarodowych typu właśnie Horyzont Europa, tam gdzie głównie jest nastawienie na innowacje, bo właśnie w tego typu programach również są te cele Komisji Europejskiej nastawione właśnie na ten Green Deal, tak, czyli na te klimatyczne zmiany. I tam będzie, jest zresztą cały instrument dotyczący właśnie dyspozycji grantowych i pożyczkowych dla firm wyłącznie, tak? Więc tych źródeł finansowania jest ogromna ilość. Ważne jest, żeby myśleć, co chcemy zrobić, i wtedy dysponować, że część robimy ze środków krajowych, część międzynarodowych, część właśnie pożyczkowych, ale to trzeba dokładnie ustalić na tym etapie planowania działań, tak? Konkretów, do których chcemy zrobić i z kim. Drodzy Państwo, tu warto podkreślić, że teraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju utworzyło punkt kontaktowy w Brukseli i mamy przedstawicielstwo Polski w Brukseli, mamy osoby pracujące w tym
punkcie i warto przez regionalny punkt kontaktowy próbować łączyć się bezpośrednio z osobami, które również pomagają szukać partnerstwa. To jest bardzo ważne wyzwanie, szczególnie w Horyzoncie, prawda? Szczególnie. Tak, ja powiem, że ten NCBR rzeczywiście utworzył taki oddział. To jest szczególnie nastawione biuro na współpracę z przedsiębiorstwami, ale i z nauką, tak? Czyli łączenia tych dwóch światów. Ważnym elementem, który wydaje nam się też bardzo będzie do wykorzystania, to są partnerstwa europejskie. To są specjalnie dedykowane instrumenty, gdzie są one obszarowo, tak? Czyli na przykład właśnie do energii, czy to bioróżnorodności i tak dalej. Tych partnerstw europejskich generalnie jest aż 49, a Polska w niektórych będzie zarówno członkiem, jak i pełnoprawnym członkiem, jak i będzie korzystała właśnie z tych funduszy. I co jest istotne, że to jest nastawione właśnie na rozwiązania innowacyjne, na rozwiązania gospodarcze. Także tych możliwości jest szalenie dużo. Tak jak mówię i to zawsze będę powtarzać, trzeba bardzo dobrze przemyśleć, co chcemy osiągnąć, żeby właśnie zaplanować, po które środki sięgnąć, żeby to było skuteczne. Teraz swoje pytanie skieruję do pana profesora Drobniaka. Mam takie przeświadczenie, że na dzisiaj jest pan osobą w Polsce, która ma najlepszy wgląd, przegląd i też wiedzę, jeśli chodzi o potencjał i nastawienie do procesów transformacji w tych 6 województwach, które zostały nimi objęte. W sumie takie pierwsze pytanie, które się narzuca z takiej naszej perspektywy wojewódzkiej, regionalnej. Zdaję sobie sprawę, że ono może być trudne i będzie pan musiał też używać zdolności dyplomatycznych, ale jak pan ocenia też to przygotowanie i potencjał dotychczasowy, tak, który spłynął do tego punktu kontaktowego w cudzysłowie, jakim jest Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych. Nasze projekty z województwa na pewno nie są zgłoszone w tak dużej ilości jak z regionów, które wcześniej się przygotowały do procesu, czyli Śląska, Wielkopolski, ale są i nam oczywiście bardzo zależy i na współpracy i też na tym, aby te projekty były jak najwyższej jakości. Co mógłby pan z tej perspektywy powiedzieć, też doradzić, skomentować, co mogłoby praktycznie od jutra pomóc nam w jeszcze lepszym przygotowaniu tych propozycji? Po pierwsze dziękuję za zaproszenie na panel, na tutaj forum państwa, bardzo miło. Moje podejście jest regionalistyczne i staram się ze wszystkimi pracować w terenie, tak bym powiedział. Tak też zostałem nauczony przez ponad 20 lat pracy dla samorządów. No to najbardziej miło jest móc uczestniczyć w forum i jeszcze dzisiaj po południu spotkać się z interesariuszami w Bełchatowie. Jeśli chodzi o ten poziom przygotowania, rzeczywiście muszę użyć bardzo elastycznego i dyplomatycznego języka. Patrząc jakby na te 6 województw, w których są poszczególne regiony węglowe, można powiedzieć, że każde z tych województw ma swoją specyfikę, zarówno od strony takiej chęci przeprowadzenia tej zmiany, jak i z punktu widzenia zaangażowania poszczególnych interesariuszy, z punktu widzenia jakości terytorialnych planów sprawiedliwej transformacji, którą się udało wypracować, sposobu wypracowania tych planów, czyli czy bardziej oddolny, czy bardziej tutaj odgórny, ale w sensie wojewódzki. No i też takiego, jak my to mówimy, takiego drive'u po prostu, który powoduje, że te projekty są bardziej bądź też mniej atrakcyjne z punktu widzenia tej transformacji. Nie chciałbym tutaj jakby użyć jakiejś klasyfikacji i powiedzieć, że na pierwszym miejscu jest to województwo i tak dalej, bo myślę, że nie byłoby to dobre. Bardziej interesuje mnie z punktu widzenia planowania Krajowego Planu Sprawiedliwej Transformacji, co tak naprawdę wspólnie jesteśmy w stanie zrobić razem. Jeśli chodzi o tą liczbę projektów, to powiem tak, że nie w tej liczbie chyba jest sukces, a bardziej w jakości. Tym bardziej, że właśnie województwo, które bardzo często się przywołuje, czyli Wielkopolskie i ten region Wielkopolski Wschodniej, to jest obszar, który do Krajowego Planu Sprawiedliwej Transformacji wprowadził bodajże 2 czy 3 projekty. Więc tutaj nie chodzi o liczbę, tak? Bardziej chodzi jak gdyby o jakość projektu, pewną innowacyjność, przełomowość, tą transformacyjność. A pod region katowicki na przykład wprowadził 1 projekt.
Tak, ale jest to projekt na przykład zielonej strefy nauki, czyli transformacji w kierunku nauki. I to jest coś takiego, co inne regiony nie mają. Jest to wyróżniające. Oczywiście są projekty jeszcze z firm, z sektora spółek Skarbu Państwa, ale to pomijam, że to jest jakby trochę niezależne od tej pracy naszej oddolnej. Więc powtarzam, nie chodzi o ilość projektów, bardziej o jakość. To, co moglibyśmy zrobić, to tak jak wczoraj mówiłem w Koninie, może nie generować kolejnych projektów, bo tych projektów w KPST ma ponad 120 i one są zwymiarowane na 2 razy więcej pieniędzy niż mamy, ale to traktuję jako takie wstępne rozpoznanie, są to propozycje projektów i tak dalej. Tutaj nikomu nic nie zapewniamy, nie robimy żadnej listy rankingowej, nie mówimy, co jest strategiczne, chcemy po prostu zobaczyć, jaka jest zdolność absorpcyjna poszczególnych regionów. Natomiast może warto skupić się nad dopracowaniem pewnych szczegółów w tych projektach, bo proszę zwrócić uwagę, że 90% projektów, które w cudzysłowie ja mam w KPST, to są projekty, które są na etapie zaledwie fiszki projektowej, czyli to są idee, pomysły. My na dzień dzisiejszy, no może 10% ma wstępne studium wykonalności, może niektóre projekty mają jakieś kawałki, jak my to mówimy, dokumentacji technicznej. To jest generalnie rzecz biorąc, tutaj jest przed nami ciężka wspólna praca nad dopracowaniem tych projektów i doprowadzeniem do tego, żeby one stały się tymi prawdziwymi projektami transformacji. Panie profesorze, to wejdę w słowo i zadam pytanie w kontekście tego, co pan powiedział. Na ile pan profesor ocenia rzeczywistą zdolność przygotowania tych projektów i osiągnięcie przez nich takiej gotowości, żeby zdążyć zrealizować to, co zostało założone, no i wydatkować środki? Panie doktorze, w jakiej skali mam odpowiedzieć? Od 1 do 10? No tak w skali takiej, jaką pan profesor uzna za czy tak na okrągło? Pełną. Ja nie wiem, nie wolę nie odpowiedzieć okay. Nieokrągłej. Chodzi o tak naprawdę ryzyko ogromne, bo to jest bardzo ważne i też w jaki sposób wydaje mi się ta odpowiedź może być motywująca. Mówił pan, że są wstępne fiszki projektowe. To jest ogromne wyzwanie. My musimy nie tylko mieć projekty za studia wykonalności, ale my musimy zrealizować te przedsięwzięcia, osiągnąć wskaźniki. Znaczy po pierwsze my nic nie musimy. My możemy to zrobić. Znaczy musimy w kontekście transformacji, jeżeli nie, rzeczywiście ją chcemy. Nie możemy tak stawiać pytania. My powinniśmy chcieć to zrobić, a nie musieć. Jak my będziemy chcieli, to będziemy mieli motywację do tego, żeby zrobić te papiery, tą samą dokumentację, włączymy w to różne grupy społeczne i to nam pójdzie o wiele łatwiej. Oczywiście jest to ta nasza wola, ta wolicjonalność jest w takich kategoriach takiego troszeczkę wyzwania, że trzeba by to zrobić, ale jestem daleki od stawiania takiej tezy, że my musimy coś zrobić. Myślę, że właśnie w tej motywacji wewnętrznej, w sensie i społeczności lokalnych, firm, instytucji otoczenia biznesu, szkolnictwa wyższego B+R, zrozumienia tego całego procesu, bierze się tak naprawdę ten driver, który powoduje, że my coś chcemy zrobić. Jeżeli popatrzyłbym na zdolność taką absorpcyjną, czyli na ile my jesteśmy w stanie na dzień dzisiejszy wykorzystać te środki, które nas czekają, to tak jak powiedziałem, na około 120-130 projektów, bo jeszcze mi parę fiszek, jak to się mówi, ma zejść do weekendu, to z tego 10% to są projekty, może 15, to są projekty, które mają już wstępne studia wykonalności i kawałki dokumentacji technicznej. Czyli na dzień dzisiejszy, że tak wygląda jak gdyby taka wykonalność na dzień dzisiejszy tych projektów. Dobra informacja wynikająca z tego jest taka, że wciąż wszystko przed nami. Tak, tak, mamy trochę czasu. Na pewno wszystkie karty nie zostały rozdane. Chciałoby się jeszcze zadać kilka pytań, ale ten czas nieubłaganie leci. Jesteśmy w połowie naszego panelu, jeśli chodzi o wypowiedzi prelegentów, więc teraz jest czas, żebyśmy przenieśli się do Warszawy. Andrzeju, czy mamy z tobą kontakt? Ja was widzę. Nie wiem, czy mnie widzicie tak. I moją prezentację. Widzimy i słyszymy doskonale. A prezentację widać? Jeszcze nie. Tak, teraz widać. Widzimy pierwszy slajd. Ja tylko chciałem powiedzieć, że przyznasz, prawdopodobnie znamy się od ponad 20 lat. Ja jeszcze wtedy jako OSESek student organizowałem ogólnopolskie spotkania ruchu ekologicznego. Te procesy nieprawdopodobnie przyspieszyły i tutaj rzeczywiście można by było powiedzieć uważaj, o czym marzysz, bo może się ziścić i teraz tak naprawdę stanęliśmy przed tym, aby w konkretnym regionie węglowym zbudować zupełnie nową gospodarkę, zupełnie nowe też w jakimś sensie relacje społeczne, co pewnie jeszcze na to zwrócił uwagę pan profesor Ruszkowski.
I chciałbym Ciebie prosić właśnie o taki wkład tutaj w wypowiedzi, co z Twojej perspektywy, tak wieloletniej, już praktycznie trzech dekad zajmowania się zrównoważonym rozwojem, a nawet dłużej, bo przecież byłeś uczestnikiem Okrągłego Stołu, co tak naprawdę byś tutaj rekomendował, jakie rozwiązania właśnie dla naszego regionu, które no mogłyby po prostu zbudować taką nową, zieloną gospodarkę? Dzień dobry Państwu. Dziękuję Państwu za zaproszenie. Dziękuję Maćku za przedstawienie. Dzisiaj się tak składa, że mija 50 lat mojej pracy zawodowej. 1 października 1971 roku zacząłem. Ale przechodząc teraz do mojej... Halo? Serdecznie gratuluję. Dziękuję bardzo. Chciałbym teraz przejść do mojej krótkiej prezentacji. Chciałbym odnieść się do kwestii, no, czym ta sprawiedliwość transformacji jest. Mówimy o tej sprawiedliwości w różny sposób. Dla kogo ona jest sprawiedliwa? Jak ją budować, żeby naprawdę była sprawiedliwa? I tu jest moich kilka slajdów. Chciałbym zacząć od tego, że ja je widzę jakby w czterech częściach. Pierwsza to jest sprawiedliwość pracownicza. Ludzie, którzy są zagrożeni, którzy tracą pracę, muszą czuć się bezpiecznie i muszą być w cudzysłowie dopieszczeni tak, ażeby byli chętni albo przynajmniej nie przeciwstawiali się dokonującym się zmianom. Tu istnieje bardzo poważne ryzyko, bo jeżeli przekroczymy pewną barierę i nadmiernie pójdziemy w tym kierunku, no, na przykład ze względów politycznych wyborcy, czy ze względów na związki zawodowe. Przykładem tego jest umowa społeczna ze związkami zawodowymi górnictwa węgla kamiennego. No to może się okazać, że pieniądze, które w to włożymy, w części można byłoby lepiej wykorzystać. I tu przechodzę do tej drugiej pozycji, to jest sprawiedliwości terytorialnej. Sporo panowie, państwo już o tym mówili. To jest budowa podstaw ekonomicznych i społecznych, czyli stworzenia pewnego, pewnej wizji przyszłości, do której dążymy. Zaraz do niej za chwilę wrócę bardziej w kontekście Bełchatowa. Trzecia rzecz, która jest bardzo istotna, gdyż większość tych regionów górniczych czy górniczo-energetycznych, no niestety ma za sobą bardzo istotny, negatywny wpływ na środowisko, a w konsekwencji i na zdrowie człowieka, jak i także na obniżenie zdolności do funkcjonowania innych dziedzin, jak na przykład rolnictwa, i też tu w kontekście Bełchatowa wrócę. I czwarta rzecz, która jak najmniej widzę ją teraz, że jest dostrzegana, że musimy budować to, co ma być nowe, nie może powodować nowych problemów, żeby za 20-30 lat robić następną transformację. Teraz krótko o tym, co myśmy w tym raporcie, o którym wspominał Maciek na początku, jak widzieli ewentualną budowę tej sprawiedliwej transformacji w części terytorialnej. Takiej zintegrowanej, które poszczególne działania się nawzajem wspierają, dają synergię. Myśmy mówili o ofiarze energii, biogospodarki, gospodarki o obiegu zamkniętym, usług jakości życia. Ale ja bym chciał zwrócić uwagę na bardzo ważną kwestię. Wspominał to o tym pan profesor Drobniak. To jest na to, że mamy, spływają nam projekty, spływają nam fiszki. I to jest dobrze, i to jest ważne, ale bardzo jest trzeba być ostrożnym, żeby to nie było pospolite ruszenie. My musimy mieć pewne ramy, pewien schemat, czyli co buduje nam tę synergię, i tu patrzę na moim slajdzie, nazywa to się zintegrowanie filarów, co ze sobą współdziała, jakie zmienia, jak przyspiesza, jakie daje dodatkowe korzyści. Ja się obawiam i wielokrotnie widzę, że ludzie z dobrą intencją, ale wrzucają pomysły, bo będą pieniądze. A może to okazać się, że jest znacznie mniej efektywne niż budowanie tej zintegrowanej, synergicznej spojrzenia na transformację. Trudną rzeczą bardzo jest to, że region bełchatowski no, w istotny sposób negatywny wpłynął na środowisko.
Ja wybrałem tylko tu kilka przykładów, bo to można byłoby całe długie wystąpienie temu poświęcić. Zwracam uwagę na to, że ta emisja CO2 to jest około miliarda ton przez ten cały okres, kiedy funkcjonowało Zagłębie, a jeszcze się będzie dodane do tego roku 36. I tu jest wiele innych rzeczy, ale nie ma czasu, żeby wymieniać. Ale chcę podkreślić, że zaczyna dzisiaj powoli dominować przeświadczenie, że my musimy także coś zrobić z tymi przeszłymi zanieczyszczeniami, nazwijmy umownie. Przykładowo firma Velux, no, która oczywiście znacząco mniej emituje, bo 5,6 miliona ton od 1941 roku wspólnie z WWF-em postanowiła zrekompensować te swoje historyczne emisje. Ja sądzę, że w Bełchatowie kluczową sprawą jest gospodarowanie wodą, budowa nowych stosunków wodnych. To jest sprawa odniesienia się do rzeźby terenu, do wzmocnienia rolnictwa, do wzmocnienia ochrony różnorodności biologicznej. Oczywiście nie można sobie wyobrazić, żeby te straty spowodowane emisją CO2 były zrekompensowane tak przy Veluxie, bo co tu dużo mówić, emisja przez tych wiele lat Veluxa to jest 1/8 emisji rocznej Bełchatowa. I kończąc, chcę przejść do kwestii ostatniej, tej sprawiedliwości międzypokoleniowej. I tu moim zdaniem trzeba pójść dalej niż zrównoważony rozwój. Zrównoważony rozwój mówi o tym, że budujemy kompromis między środowiskiem, społeczeństwem a gospodarką. My musimy myśleć inaczej. My musimy myśleć, że żeby nie tworzyć nowych zagrożeń, żeby nie tworzyć nowych zanieczyszczeń, my musimy myśleć w sposób regeneracyjny. I to są dwa podstawowe elementy. Jeżeli działamy i w tym działaniu czasowo doprowadzamy do zagrożeń czy zniszczeń ekosystemów, to musimy myśleć o ich odbudowie. Tak, ażeby ta zdolność do funkcjonowania była ciągle podtrzymywana. Co więcej, dotyczy to spraw społecznych. Kluczowe to jest budowanie kapitału społecznego, przekonania ludzi, że oni to współtworzą, są w tym i z jednej strony się transformują, a z drugiej strony wspierają tą transformację. I druga rzecz to jest to, ażebyśmy budowali ten obiekt zamknięty. Tu jest te 8 zasad gospodarki regeneracyjnej, nie będę o nich mówił, ale z jednej strony to jest patrzenie na zewnątrz, żeby nie degradować, albo jak degradować, to z góry widzieć, jak temu przeciwdziałać. I wewnątrz to jest obiekt materii zamknięty, czyli wykorzystywania różnego surowców, odpadów i tak dalej w układzie gospodarki zamkniętym. No i końcowa zmiana kultury w sensie etycznej. Jeżeli my nie zmienimy zachowań, już mówię w bardzo globalnym odniesieniu na przykład do spraw klimatu, to niestety nie będziemy w stanie dokonać takiej zmiany, żeby nie być w sytuacji, kiedy ten kryzys klimatyczny przerodzi się w katastrofę klimatyczną. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję Andrzeju bardzo za poszerzenie tego tła naszej rozmowy o te też kluczowe fakty środowiskowe, ale też i podpowiedzenie, co to znaczy chcieć, to co wywołał pan profesor Drobniak, co to znaczy chcieć w tym przypadku i w jakim kierunku to chcieć powinno właśnie generować inicjatywy. Ale też poruszyłeś wątek, który tutaj wśród naszych panelistów reprezentuje profesor Paweł Łuszkowski i rzeczywiście musimy sobie śmiało powiedzieć, że my jesteśmy na tym etapie budowania zaufania i kapitału społecznego dla tych zmian, dla tej transformacji. Panie profesorze, jak z pańskiej perspektywy widzi pan na dzisiaj szansę włączenia też strony społecznej, związków zawodowych do tego procesu transformacji, gdyż no ja akurat jestem uprawniony do tego, aby powiedzieć, że te relacje nie są najgorsze, ale też z mojej strony, ale też tak naprawdę nie spotkaliśmy się z wolą współpracy, też byliśmy krytykowani, że wywołujemy temat transformacji zupełnie niepotrzebnie, a kilka dni temu
no praktycznie droga do kolejnych rozwijania kopalni została już zamknięta definitywnie. I dzisiaj stoimy w takim miejscu, że albo związki zawodowe będą partnerem, współtwórcą tych procesów, albo właśnie to na co zwróciła uwagę pani Jola Pacura, pan profesor Drobniak, no możemy też stracić szansę sięgnięcia po te środki, powiedzmy sobie otwarcie. Jeszcze panie profesorze, przed pana wypowiedzią dodam, podzielę też się swoim doświadczeniem, że może pan profesor to oceni. Ja miałem przyjemność reprezentować stronę związkową w relacji z rządem w rozmowie na temat umowy transformacyjnej w Śląsku w obszarze pomocy publicznej, obserwując rzeczywiście stronę i rządową, i stronę związków, byłem bardzo zbudowany, wbrew pozorom, tym, co reprezentowały związki. Znaczy one podkazały, że one już rozumieją, że to jest proces nieunikniony. To nie jest tak, że oni negocjowali, negując zjawiska i nie rozumiejąc przestrzeni. Może to jest ta dojrzałość, która już pozwala na włączanie i że to nie jest problemem. Panie profesorze. No więc ja widzę i szanse, i zagrożenia. No nie jestem takim optymistą, też współpracuję ze związkami zawodowymi od 30 lat i w związku z tym jestem ostrożniejszy w formułowaniu takich prognoz. Natomiast myślę, że kluczowe jest tutaj to, co pan profesor Drobniak powiedział, czy społeczności będą chciały. Ale też było to powiedziane, że czy one rozumieją, o co chodzi. No bo to znaczy chciał. I proszę państwa, ja tu odpowiem, bo tu znowu mamy krótki czas, ale odpowiem tu na poziomie makro i na poziomie lokalnym. Poziom makro jest taki, że nikt właściwie nie wie, jak będzie ta transformacja wyglądała, bo mamy politykę energetyczną państwa PEP 2040, gdzie są koncert życzeń, wszystko będzie i atom i tak dalej. Dzisiaj słuchałem panelu o godzinie 10, gdzie wypowiadali się eksperci, co będzie po węglu. No więc wszyscy powiedzieli, że nie wiedzą, co będzie po węglu, bo to jest za trudne pytanie. I no zastanowimy się, przeanalizujemy, za kilka lat się okaże i tak dalej. Taki przekaz trafia do społeczeństwa, do różnych klas i warstw społecznych i oni z tego nic nie rozumieją, prawda? W związku z tym moja pierwsza teza jest taka, ja tu też mam wyniki badań, ale nie mam czasu do tego się odwoływać, że opinia publiczna w Polsce nie ma zielonego pojęcia, o co chodzi w tej całej transformacji energetycznej. Równocześnie z wielu badań wynika, że jest duża sympatia dla węgla, dla górników i tak dalej. W związku z tym pierwsze zagrożenie jest takie, ja na razie nie widzę mechanizmu, które by powodowały, że opinia publiczna będzie mówiła, a oczywiście w badaniach 80% jest za OZE, ale mniej więcej 50% na 50% mówi, że rozwijajmy i OZE, i węgiel. No to znaczy, że nic nie rozumieją, prawda? I no skąd mogą wiedzieć, kiedy eksperci się tak wypowiadają? Na tym kończę makro, prawda? Mamy problem z opinią publiczną i to będzie się pojawiało w różnych momentach strategicznych. Teraz weźmy Bełchatów, żeby już nie komplikować, prawda? Mam tutaj sporo kontaktów, współpracuję, wiele projektów robiłem w Bełchatowie i w związku z tym moja teza jest taka, że i to wynika z mojego rozeznania, nie z mojego przekonania, że zarówno załoga, jak i mieszkańcy Bełchatowa absolutnie nie zdają sobie sprawy, że grozi im jakaś restrukturyzacja. Na obydwu poziomach są rozmowy takie. Chłopaki, tyle razy już Bełchatów był rozwiązywany. Znowu dacie radę. My nie wierzymy, że do tej pory jeszcze był Złoczew, prawda? Od paru dni już nie ma Złoczewa, ale to nikt o tym nie wie. W związku z tym ja tutaj widzę bardzo poważne zagrożenie polegające na tym, że tu się nikt nie będzie angażował, dlatego że jeśli nie ma poczucia zagrożenia, zarówno w fabryce, w tym kompleksie energetycznym, jak i w mieście, to znaczy, że nie będzie, no jest kilka osób, prawda? I teraz idąc dalej, jakie są możliwe scenariusze, jeśli chodzi o Bełchatów? No scenariusz pierwszy jest taki, że będą realizowane to, co na przykład PGE proponuje, inwestycje w zieloną energię. No bo to w tej chwili koncern już się pozbył węgla, fruwa na zielono, więc zbuduje wiatraki, fotowoltaikę, magazyn energii i wychwytywanie CO2. No i zatrudni tam jakieś 120 osób. Znakomity pomysł, świetnie to robi. Natomiast to nie rozwiązuje sytuacji Bełchatowa, prawda? I teraz kończąc już, bo tutaj no nie mamy czasu, żeby nie kończyć tym tylko zagrożeniami. Jakie są szanse tutaj?
Więc tak jak tutaj Maciek mówił, moim zdaniem szansa polega na połączeniu sił związków zawodowych i samorządu. Mówię tutaj o Bełchatowie, bo jednak w dalszym ciągu Bełchatów może stanąć. To się robi prosto. Jest takie miejsce, gdzie przechodzi przez szosę taśmociąg, tam jest taka budka, tam 20 ludzi to zatrzyma. I wtedy wszystko fajnie, ale po dwóch dniach mamy zagrożenie bezpieczeństwa energetycznego kraju. Więc o tym się może nie mówi głośno, ale proszę Państwa, takie są realia. Ja wiem, jak to się robi. No, brałem w tym jakiś tam udział. A to już dwa razy było robione. Jako urwis. jako badacz. Ale teraz bez planów, panie profesorze. I moim zdaniem, tak jak pan mówił, że jednak związkowcy, część liderów związkowych rozumie oczywiście. Tak. Ja mówię tak, bo to mnie bardzo zaskoczyło. Tylko, że ci liderzy, oni nie mogą sami podejmować decyzji, bo oni mówią przede wszystkim do swojego elektoratu. Oni mogą są powiedzieć... zakładnikami dołów, to prawda. I oni nie mogą iść do kopalni i powiedzieć, chłopaki, zamykamy. Nie, oni mówią, słuchajcie, będziemy walczyli do końca, może się nie uda. Więc tutaj jest pewien obszar współpracy, bo z kolei wydaje mi się, że również trzeba na to patrzeć politycznie. Bo tak naprawdę kogo obchodzi, że Bełchatów będzie za 20 lat liczył 50 tysięcy mieszkańców? No to się to 50 tysięcy wyjedzie, no i co się stanie? Jaki to jest problem w skali kraju? Żaden. To samo dotyczy pozostałych lokalizacji, prawda? Tak naprawdę, jeżeli popatrzymy z makroperspektywy, ja prowokuję tutaj celowo, prawda? Ale no co się stanie, jak Bełchatowa wyemigruje w ciągu 30 lat 50 tysięcy ludzi? No nic takiego się nie stanie. Więc w związku z tym, kończąc, apeluję o to, żeby próbować dogadywać się na relacji związki zawodowe, samorząd, bo poza wami nikogo to nie obchodzi. Dziękuję. Tak, i myślę, że rzeczywiście dziękuję za pokazanie tych zagrożeń, bo tu też nie jesteśmy w takim momencie, żeby lukrować. Natomiast ja widzę taki środek między tą wypowiedzią pana profesora a mojego kolegi współprowadzącego, doktora Bartoszewicza, że rzeczywiście zdajemy sobie sprawę, że też ta ewolucja i świadomość w związkach zawodowych... Następuje. Tak, następuje. Natomiast rzeczywiście, że są regiony i Bełchatów z uwagi też na dynamikę zmian, którą powiedzieliśmy w wprowadzeniu, czyli krótki czas na przestawienie sposobu myślenia i znajdowania rozwiązań, rzeczywiście na dzisiaj jest bardziej zagrożony niż na przykład Śląsk, w którym jednak no wiemy doskonale, że ta transformacja dochodzi drugi raz historycznie i to po kilkunastu latach. I ja się zgadzam, bo to jest i dobrze i źle. Znaczy wydaje mi się, też nie ma co demonizować. Bełchatów w wyniku tej transformacji nie ma aż tak dużych ryzyk ucierpienia jako region czy miasto w taki sposób, żeby nastąpił zupełny kolaps. Dlaczego? Dlatego, że po prostu też Polska jako kraj jest w dobrym okresie rozwojowym i jeśli on zostanie generalnie w skali kraju utrzymany, to powiedzmy sobie szczerze, to co tutaj padło. Ci ludzie będą naprawdę nie tak daleko musieli szukać innych nowych zajęć. Jest stres oczywiście związany z każdą zmianą, pewnie tutaj i w naszym gronie zmienialiśmy niejednokrotnie zajęcie, czy przynajmniej raz w życiu i wiemy, jak to jest. Jak to jest. Scenariuszem czarnym byłoby wyludnienie. Tak. To jest, bo to zostało powiedziane przez pana profesora, ale to jest ten scenariusz, do którego staramy się nie dążyć właśnie, próbując uznać, że transformacja ma polegać na tym, że strony się wreszcie dogadają. Tak, i dlatego rzeczywiście powstał ten obszar nowej energii, który obejmuje znacznie szerszy zakres niż tylko bezpośrednio tych kilku gmin, bezpośredniego oddziaływania koncernu, aby rzeczywiście te skutki, można powiedzieć, ekonomiczno-społeczne w znacznie szerszym też aspekcie geograficznym były ujęte. Więc żeby to do końca jasno powiedzieć, ja uważam, że... Nie słuchajcie. Ja uważam, że generalne rozwiązanie musi polegać na tym, żeby w Bełchatowie były wprowadzone inwestycje przemysłowe. Nie tylko to, co jest robione w zieloną energię, tylko konkretne fabryki, gdzie jest na przykład 2000 stałych miejsc zatrudnienia. Czyli trzeba pozyskać inwestora i uważam, że związki zawodowe razem z samorządem są w stanie to zrobić. Dziękuję. Raz, dwa, trzy. I myślę, że naśladując Śląsk, który był przywołany, bo Śląsk w kontekście swojej umowy społecznej, oni postawili bardzo mocne warunki rządowi co do właśnie inwestycji, nie tylko dotyczących samego sektora energetycznego. Nawet to, bo
też miałem przyjemność przez ostatnie miesiące przygotować dla nich ustawę o Funduszu Transformacji Śląska, czyli zażądali, że oni chcą mieć kontrolę pieniędzy. Ja jakby to jest ciekawe. Ja nie mówię, że to jest czy dobre, czy złe. Nie próbuję tego oceniać. Ja tylko pokazuję, czy staram się naprowadzić, że ta pozycja związków pewnej większej odpowiedzialności za swój region, to co pan profesor powiedział, oni już nieraz byli oszukani, oni już nie wierzą w to, że rzeczywiście coś może być skutecznego i stwierdzają, że muszą w tym partycypować. Pierwszy raz tego typu mechanizm. Niestety czas naszej debaty... Pan profesor chciał jeszcze tak, włączyć. Tak. Pan profesor jest w tyle uprzywilejowanej sytuacji, że jeszcze po przerwie ma... Ale ostatnie słowo dla pana profesora. Oczywiście, tak jak najbardziej. Spróbujmy na to popatrzeć w trzeźwy sposób. Bo tego interwencjonizmu, który idzie ze strony społecznej, czy takie żądania interwencjonizmu, zbudujcie nam fabrykę na 2000 ludzi, no to jest trochę science fiction. No. Dzisiaj nie ma takich fabryk na 2000. Nie ma gdzie przenieść. Skąd przenieść? Nie ma takich fabryk. Nikt nie zatrudnia tyle osób w jednym miejscu. Może nikt, proszę traktować w cudzysłowie, gdzieś tam w Niemczech może duże koncerny. Sektor motoryzacyjny mógłby teoretycznie. Tak, ale wchodzenie na przykład sektora publicznego w sektor motoryzacyjny, który jest sektorem stricte liberalnym, komercyjnym, uważam, że trzeba by przynajmniej postawić znak zapytania dość mocny. Wydaje mi się, że to, co jest w KPST, i tu też odniosę się do słów pana doktora, tak, oczywiście my gromadzimy te projekty, ale proszę mi wierzyć, wcześniej ponad pół roku, jeszcze wcześniej w 2020 roku pracowaliśmy nad całą matrycą interwencji, czyli nad stworzeniem pewnej logiki, na którą składają się zarówno cele społeczne, gospodarcze, środowiskowe, rozłożenie tego na pewne typy operacji i dopiero pod to jak gdyby gromadzimy te projekty. Więc to nie jest tak, że robię taki nabór, mówię, o, składajcie co chcecie, to nie o to chodzi. I tam bardzo ważnym celem właśnie jest cel związany, ten tak zwana dwójka, to jest cel gospodarczy dotyczący dywersyfikacji gospodarczej i tu odnoszę się do słów pana profesora, które 100% popieram. Sprawiedliwa transformacja to nie jest tylko i wyłącznie transformacja energetyczna, żeby nie mieszać tych dwóch rzeczy. Sprawiedliwa transformacja to jest transformacja wielowymiarowa i też poszukiwanie tego kapitału społecznego, tworzenie tych forów rozwoju regionu, o które strasznie walczę, krajowych, gdzie spotykają się różne punkty widzenia i tak dalej. I też właśnie ta transformacja gospodarcza, dywersyfikacja, wprowadzanie nowych przedsiębiorstw, rozwój przedsiębiorczości tej oddolnej, plus na współpracę z różnymi, że tak powiem, graczami, czy to instytucjami badawczo-rozwojowymi, szkolnictwem wyższym i tak dalej. Czyli chcąc, nie chcąc, i tutaj powiem, musimy spojrzeć na to wielowymiarowo. Jeżeli będziemy tak patrzeć tylko punktowo, że my chcemy ten fundusz tam dla Górnego Śląska albo jakąś fabrykę na 2000, to w realu to się nie ziści. No może ktoś to zbuduje, tylko pytanie, jaka będzie żywotność tego, konkurencyjność. Tak jest. Dzięki. Dziękuję panie profesorze. Chyba kończymy. Tak, chciałoby się jeszcze, ale wydaje mi się, że tutaj rzeczywiście zasłużyliśmy na taką króciutką przerwę higieniczną, tak abyśmy mogli zacząć punktualnie 13:35 za 10 minut. Drugą część naszego panelu, gdzie jeszcze będziemy mogli wrócić. Państwo jesteście z nami, zachęcamy tego, żebyśmy jeszcze rzeczywiście mogli być ze sobą do dyspozycji, bo może chcielibyśmy skomentować też te praktyczne przykłady, które wybrzmią w drugiej części po 10-minutowej przerwie. Drodzy Państwo, jeszcze właśnie teraz będziemy kończyć, ja już z uwagi na to, że żądałem tego przedstawienia, jeszcze raz przypomnę naszych prelegentów, pani Jolanta Pacura, Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych, pan profesor Adam Drobniak z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ale również dyrektor Instytutu Ekologii Terenów Przemysłowionych, pan dr Andrzej Kassenberg, Instytut na Rzecz Ekorozwoju, no i pan profesor Paweł Ruszkowski. Drodzy Państwo, byśmy naprawdę pod ogromnym wrażeniem Państwa wiedzy i odwagi, bo to trzeba nazwać jednoznacznie i przewidywania tego, co może być w skutkach, gdyby się okazało, że nie rozsądnie podejdziemy do tego procesu, który jest ogromnym wyzwaniem. Drodzy Państwo, teraz mamy krótką przerwę. Nie powiemy do której, bo już jesteśmy mocno spóźnieni, więc natychmiast jak będziemy gotowi, włączamy się z powrotem na dobre praktyki procesu przygotowań do transformacji regionów węgla brunatnego. Zapraszamy na przerwę.
drugie Forum Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju Łódzkie 2021. Drodzy Państwo, jesteśmy na panelu wyzwania związane z sprawiedliwą transformacją regionów bazujących na energetyce z węgla brunatnego. Przechodzimy do drugiej części naszej sesji panelowej. Dobre praktyki procesu przygotowań do transformacji regionu węgla brunatnego. Panel poprowadzi pan dr Maciej Kozakiewicz. Zapraszamy serdecznie do wysłuchania panelu. Dziękuję bardzo za oddanie przestrzeni do koordynowania drugiej części naszego panelu. Konstruując ten temat, całą tą część panelową dotyczącą transformacji, uznaliśmy, że warto byłoby też w ramach inspiracji odnieść się do dobrych praktyk, które już na świecie zaistniały, bo przecież region bełchatowski nie jest pierwszym i nie ostatnim regionem, który w ostatnich kilkudziesięciu latach i w kolejnych będzie poddawany takim procesom. W tej części praktycznej głównie będziemy pokazywali perspektywę europejską, w tym niemiecką, bo oczywiście nasz zachodni sąsiad też sporą część swojej gospodarki opierał, czy wciąż opiera na energetyce węglowej. I mamy też pierwszy przykład już konkretnych działań w regionie poprzez stworzenie Centrum Rozwoju Kompetencji Rogowców. Także w tej drugiej części ponownie wystąpi z nami pan profesor Adam Drobniak, który zaprezentuje tę perspektywę europejską i od tego zaczniemy. Pan Tomasz Piotrowski, pełniący funkcję dyrektora Centrum Rozwoju Kompetencji w Rogowcu, inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego i Polskiej Grupy Energetycznej oraz ekspert projektu Bełchatów 2050, pracownik Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk i dyrektor, pan profesor Andrzej Szablewski, który jest z nami w połączeniu online. Witamy serdecznie, panie profesorze. Witam wszystkich. Panie profesorze, oddaję w takim, panie profesorze Adamie Drobniak, oddaję głos. Prosiłbym o syntetyczną prezentację. Może będziemy mieli to szczęście w drugiej części, że zostaną jeszcze kilka minut na pytania ze strony państwa. Tak, jeszcze raz dziękuję za zaproszenie. Dostałem taki temat, żeby powiedzieć coś na temat projektów transformacji, projektów właśnie, ale w konwencji tej sprawiedliwej transformacji, czyli niekoniecznie energetycznych może, a projektów takich, które może pokazują coś nowego. I też dostałem taki, może nie dostałem, ale wspólnie wynegocjowaliśmy taki warunek graniczny, żeby nie pokazać żadnych projektów z Polski. No, mówię, okej, no projektów mamy dość sporo, w sensie tych fiszek projektowych, propozycji projektów i żeby gdzieś tam jakieś prawa autorskie nie przepłynęły z jednej w drugą stronę, no mówię, dobra, no to spróbujemy. No i tak szukałem w pamięci, szukałem, co by tu pokazać, mówię, chyba najlepszym pomysłem będzie pokazanie najlepszych projektów europejskich, to znaczy takich, które uzyskały dofinansowanie z różnych źródeł jakby europejskich, i które zostały zgłoszone do konkursu RegioStar 2020, w którym miałem przyjemność uczestniczyć z ramienia Komisji Europejskiej jako ekspert, członek jury. Pracowałem tam w takim zespole, było 5 zespołów, jednym z zespołów była właśnie Industrial Transition, czyli taka transformacja przemysłowa. No i mówię sobie, dobra, spróbujemy, zobaczymy jak to się będzie Państwu podobało. Natomiast w 2020 roku, kiedy poproszono mnie o to, żeby w tym uczestniczył, właściwie zapytano, czy wyrażam zgodę, no oczywiście, że wyrażam, dużym takim zaskoczeniem było to, w jaki sposób te projekty są konfigurowane od strony właśnie uczestnictwa różnego typu podmiotów. To było dla mnie coś, co mówię, no my w Polsce to tego nie mamy. To, co tutaj mówiła przedmówczyni, pani doktor, o tym, że często są takie pojedyncze projekty i tak dalej, rzeczywiście tak to u nas w Polsce najczęściej ma miejsce. Znaczy, natomiast to, co postaram się Państwu pokazać, myślę, że będzie pewną taką, że tak powiem, płaszczyzną do tego, żeby zastanowić się nad swoimi projektami, w jaki sposób jeszcze je doskonalić i tak dalej, w jaki sposób nawiązywać te relacje, partnerstwa, szczególnie z sektorem badawczo-rozwojowym, z organizacjami pozarządowymi, czy też z organizacjami społecznymi, jak chociażby związkami zawodowymi. No i po kolei. Ja tutaj minę ten slajd, bo ten dotyczył sprawiedliwej transformacji. Ja troszeczkę o tym mówiłem w pierwszym panelu, w związku z tym myślę, że tutaj to wprowadzenie niezbędne było zrobione. Opowiedziałem o tym, że będą te projekty. Przygotowałem 7 takich przykładów. Generalnie mieliśmy do oceny 45 projektów. Wybrałem te 7, które najwyżej zapunktowałem, no i potem z tej 7 piątka znalazła się w naszym jakby panelu, powiem tak, tym Industrial Transition, znalazła się na takich czołowych miejscach.
Pierwszy z projektów jest to projekt, który podobał mi się najbardziej. No niestety nie wygrał, zajął drugie miejsce. Trudno było przekonać profesora Hassinga z Kelly University i jeszcze profesor Le z Cambridge University o tym, że ten jest najlepszy. Oni postawili bardziej na projekt dotyczący Centrum Kosmicznego w Portugalii. Dla nas no, jest to trochę mniej do zastosowania, w związku z tym ten projekt z pierwszego miejsca odpuściłem. O co chodzi w tym projekcie? Był to taki projekt, który w sumie kosztował no, dosyć niedużo, bo to zaledwie 0,3 miliona euro. Natomiast był to projekt, który w taki powiedzmy bardzo ciekawy sposób powodował taką dyseminację czy rozprzestrzenienie się wiedzy na temat nowej technologii w określonym sektorze. I teraz tłumaczę po kolei. Projekt miał miejsce w Finlandii, tutaj region południowa Karelia. Problemem, jakby takim wyzwaniem, z którego tam wyszli, to była kwestia tego, że trzeba dokonać transformacji jak gdyby tradycyjnego sektora firm przeróbki metali. To były firmy, które tworzyły za pomocą starych jakichś tam technologii, odlewek, nieodlewek, różnego typu elementy, komponenty właśnie między innymi dla przemysłu samochodowego. I z punktu widzenia jakby konkurencyjności cenowej ten przemysł powoli jakby schodził. I tutaj Uniwersytet Lund wymyślił sobie coś takiego razem z instytutami badawczymi, że przecież można by w ramach projektu kupić tak zwane drukarki 3D, ale do metalu, dogadać się z klastrem czy też ze stowarzyszeniami tych firm metalowych, zaprosić ich do tego projektu, pokazać im, jak te drukarki funkcjonują, dać im ekspertyzy, dać im te urządzenia i powiedzieć, żeby się trochę tym pobawili i poeksperymentowali. I żeby też to zmierzyli od strony ekonomicznej, czy to im się opłaca, czy nie opłaca. Do tego tutaj nie ma wszystkiego na slajdzie, tak? Doszły też takie działania popularyzujące ten projekt, jak na przykład kwestia, że zaczęły powstawać doktoraty w tej dziedzinie, ale także zrobili jakieś takie wystawy dla dzieciaków, można było przyjść z tymi rodzinami i tak dalej, też się tym pobawić. No to spowodowało generalnie coś takiego, że w bardzo szybkim okresie czasu te firmy metalowe nagle zaczęły poprawiać znacząco swoją konkurencyjność, no bo stwierdziły, że po co mają używać tych tradycyjnych metod, jak tak naprawdę po przetestowaniu tej nowej technologii zaczęły nabywać te drukarki 3D do metalu i produkować jak gdyby te elementy, komponenty związane z swoim przemysłem. No to jest taki przykład jak gdyby dywersyfikacji działalności opartej o takie unowocześnienie jak gdyby swojego profilu. Czyli można zrobić coś, co znacząco poprawi nam konkurencyjność, wcale nie wydając na to, jako inicjator tego projektu, wcale nie wydając jakichś tutaj horrendalnych pieniędzy. Drugim takim projektem, który osobie z regionu przemysłowego się bardzo podobał, to był projekt, który nazywał się Bluchem, czy Bukem, jak to woli. Był to projekt polegający na tym, że przemysł chemiczny, takie wielkie firmy jak BASF na przykład, no, też stanął w obliczu tych przemian, może nie energetycznych, choć to też po części związane, ale bardziej przemian takich związanych z tym, że te produkty chemiczne no, trzeba na dzień dzisiejszy, czy należałoby dostosować do tych wymogów zrównoważonego rozwoju i tak dalej. No i jak to zrobić? Oczywiście wydawanie pieniędzy na działalność badawczo-rozwojową, no to jest klasyka, ale się okazuje, że to nie jest zbyt skuteczne. I postanowili sobie to tutaj właśnie przedsiębiorcy, duże grupy kapitałowe rozwiązać trochę inaczej, a mianowicie stwierdzili tak, no przecież stać nas na zbudowanie porządnego budynku, w którym zrobimy sobie tak zwane centrum startupowe i będziemy tam zatrudniać, dawać stypendia, dawać jak gdyby pewne granty dla obiecujących inżynierów, którzy będą wymyślali nam pod nasze zapotrzebowanie jak gdyby nowe związki chemiczne czy pewne, że tak powiem, substancje, które używane są w procesach technologicznych, które będą mniej uciążliwe dla środowiska. No i okazało się, że ten tradycyjny sektor, jak się dogadał, stworzył ofertę wspólnie też z uniwersytetami, bo to też trzeba podkreślić, z centrami badawczymi i włączył te młode osoby do tworzenia takich startupów, które jak coś tam wyprodukowały, to miały od razu kontrakt na przykład z takiego BASF-u. No okazało się, że to zaczyna fajnie działać. Projekt też nie kosztował tak całkiem dużo, 8,7 miliona euro. No jak patrzę na projekty, które są składane na przykład do KPST. Ale przepraszam, przypomnijmy, że dla województwa łódzkiego przeznaczono 344 miliony euro. Euro, tak. Więc tutaj żeby też tę skalę uzyskać. Tak, dlatego ja też bardzo mocno walczę ze skalą projektów KPST, ponieważ no, to, co zostałem po gdzieś tam pracach wcześniejszych, no to były projekty na 106 miliardów, nie? A KPST ma 2,5 miliarda. Więc tu też muszę jakby skalować te apetyty, które zostały gdzieś tam rozbudzone, ale no, generalnie one są zawsze rozbudzone przy takich różnych doborach projektów i tak dalej.
pokazać też właśnie takie faktyczne zastosowania. Tutaj mamy taki klasyczny przykład gozowy, czyli projekt z gospodarki obiegu zamkniętego. No to możliwe, że gdzieś w Polsce już pierwsze jakieś takie zastosowania mają miejsce. Tu z kolei firmy, które zajmują się przede wszystkim sektorem czy sektora budowlanego plus jednostki badawczo-rozwojowe zaczęły zastanawiać się, no, w jaki sposób wykorzystać ten gruz budowlany czy materiały z wyburzeń i to budowlanych i też jak gdyby z infrastruktury na przykład drogowej i tak dalej, ale nie tylko ich wykorzystać w taki prosty sposób, a mianowicie na przykład stosować jako tą podsypkę do dróg, tylko stworzyć jak gdyby nowe produkty na tej bazie. I tu podobno wyprodukowano 4 rodzaje prefabrykatów właśnie. Wymienione są cement, cegły, płytki, ceramika i następnie stworzono pewne pilotaże, które tutaj pokazuję na rysunkach, czyli z jednej strony, czy na zdjęciach, przepraszam, z jednej strony tutaj jest rewitalizacja jednego parku i potem jeszcze zbudowanie sceny koncertowej. Oczywiście ten zakres 7.3 wskazuje, że był to pewnego rodzaju pilotaż, ale pilotaż zmierzający do tego, żeby stworzyć coś nowego, tą jak gdyby wartość dodaną, podnieść tą innowacyjność jak gdyby tego sektora i wpisać się w tą gospodarkę obiegu zamkniętego. Kolejny z projektów jest to projekt, który dotyczył tutaj takiej poprawy jak gdyby kompetencji, zdolności cyfrowych w firmach małych, średnich, najczęściej rodzinnych w regionie Dolnej Austrii, tak jak dobrze pamiętam. Okej. Był to projekt, który polegał na tym, że stworzono jak gdyby takie centra bardziej badawczo-edukacyjne, no nazwalibyśmy bardziej edukacyjne, po to, żeby współpracując z izbami handlowymi, firmy w Austrii bodajże mają obowiązek, za każdą należy do jakiejś tam izby handlowej, żeby współpracując z nimi wyciągnąć tych przedsiębiorców, na przykład, którzy prowadzą taką klasyczną działalność, jak tutaj chyba wpisałem turystykę, budowlankę, żywność, gastronomię, żeby wyciągnąć ich z tych swoich firm w tradycyjny sposób prowadzone i nauczyć ich tego, co tak naprawdę dzisiaj nam daje ten świat cyfrowy. Czyli jak scyfryzować jak gdyby ich ofertę, ich produkty. Był to projekt o dosyć dużym zakresie, jak pamiętam, to było ponad 100 pomysłów właśnie na takie projekty, 140 szkoleń, 140 tak zwanych success stories, jak tam po angielsku chcemy sobie to tak ładnie nazwać. I budżet też nieduży, 1,2 miliona. U nas takich projektów rzeczywiście, no, wydaje się, że brakuje. Tu jest jeszcze jeden taki związany, tutaj nawet my uczestniczyliśmy, to jakieś gminy tam z Pomorskiego, jak dobrze pamiętam. Tutaj jest druga kategoria. W tej nie uczestniczyłem, aczkolwiek wysłuchałem wszystkich tam rad przy tych sądach konkursowych. Ten wydał mi się też taki dosyć ciekawy, bo to jest taki projekt, który jest ukierunkowany przede wszystkim na taką zmianę jak gdyby właśnie myślenia w sposobie w tworzeniu produktów. Żeby tworzyć te produkty w inny sposób, w taki sposób, żeby dało się je wpisać w tą gospodarkę cyrkularną, czy też gospodarkę obiegu zamkniętego. I tutaj wystartowano przede wszystkim od pewnych takich warsztatów, które miały przeformułować dotychczasowe produkty, czy też zaudytować te, które istnieją, w kierunku właśnie tego, że można będzie po ich wykorzystaniu tych produktów, po użyciu, można będzie jak gdyby odzyskiwać materiały i ponownie je wykorzystywać w procesach produkcyjnych. No plus do tego doszły takie spotkania, konsultacje, tutaj dość dużo tych spotkań było, takie rozpowszechnienie też wiedzy na temat tego, co tak naprawdę jest tą gospodarką cyrkularną, czego trochę nam brakuje tutaj przy tych naszych działaniach, nie? Kolejna rzecz, projekt bardziej ukierunkowany na taki dla samorządów, bym powiedział, z jednej strony, a z drugiej strony jest to projekt, który bardzo mocno włącza w tworzenie nowych rozwiązań właśnie społeczności lokalnej. Projekt realizowany był w dzielnicy Molenbeek, taka trochę zaniedbana dzielnica Brukseli. No i tutaj zastanawiano się, w jaki sposób zrobić tę transformację energetyczną i renowację budynków. Ale nie tak, że przyszli eksperci i powiedzieli, no dobra, trzeba zrobić to, to, to i to i robimy przetarg i to robimy. Tylko troszeczkę inaczej, mianowicie zrobiono sobie 5 takich labów, czyli takich laboratoriów, powiedzmy, miejskich z udziałem mieszkańców, ekspertów i tak dalej. I tutaj wspólnie jak gdyby wypracowywano rozwiązania. Po pierwsze, starano się w tym pierwszym labie tworzyć te modele biznesowe, takie dotyczące jak gdyby modernizacji budynków, okay. Ale potem w drugim jak gdyby testowano te modele z punktu widzenia jak gdyby niskokosztowości, to znaczy z udziałem mieszkańców zastanawiano się, na ile tak naprawdę ten model biznesowy, na przykład założenia nowej, nie wiem, fotowoltaiki, czy pomp ciepła i tak dalej, czy termomodernizacji, na ile on jest w ogóle do zrealizowania przez mieszkańców i ich siły, powiedzmy, finansowe.
Potem jeszcze wzięli w labie trzecim, stworzyli taką firmę, nazwali to społeczną firmę i tak dalej, czyli z tej ekonomii społecznej, która realizowała te najprostsze prace, czyli włączyli tak naprawdę częściowo społeczność lokalną z tej dzielnicy w realizację tutaj takich, no powiedzmy, w miarę prostych prac związanych chociażby z termomodernizacją budynków. Zrobili też jeszcze kwestię związaną z testowaniem komfortu i rozwiązań, czy tych właśnie energooszczędnych, dlatego że niektóre budynki no, miały tam swój wiek, no i obłożenie ich czymś tam no, będzie powodowało, że na przykład wzrosła wilgoć w tych pomieszczeniach, trzeba było wprowadzić nowe sposoby wentylowania budynków i tak dalej. I jeszcze dodatkowo w piątym labie testowali jak gdyby takie nowe technologie do modernizacji właśnie starych budynków i tutaj wprowadzili taki instrument, który nazywał się TestIt, czyli były to takie formy grantów, formy przetargów właśnie kierowane do małych, średnich firm po to, aby one proponowały pewne rozwiązania na budynkach, wdrażały to i tak dalej. I ostatni z projektów, żeby tutaj już Państwa nie zagadać, House of Skills, czyli możliwe, że podobny, o którego będziemy rozmawiać. Jest to projekt, który przede wszystkim polegał na takiej przekwalifikowaniu, rekwalifikacji, podnoszeniu kwalifikacji i tak dalej. Był to projekt dość duży, bo tutaj mamy 730 osób, które były objęte projektem, tymi przekwalifikowaniami. Natomiast to, co wydało się w tym projekcie takie ciekawe, istotne, co tamta akurat komisja też zwróciła, oceniająca na to uwagę, to to, że tutaj w tym projekcie można było kilka razy zmienić sobie kwalifikacje zawodowe. Czyli na przykład ktoś się tam przeszkolił na spawacza, pospawał tam pół roku, stwierdził, nie, to nie jest moja bajka, to ja jednak bym chciał być kierowcą na tirze na przykład, no to miał taką możliwość. Co więcej, można było nawet eksperymentować z tymi zawodami, czyli człowiek się zaczął kształcić, robił tam pierwsze jakieś kroki w jakimś zawodzie, uzyskiwał te zezwolenia czy tam pozwolenia i już był jakby włączany do pracy, żeby sobie popracować i zobaczyć tak naprawdę, czym ta praca się je. To było takie dosyć istotne z punktu widzenia właśnie rozwiązania problemu takiego niedopasowania oczekiwań pracowników do szybko zmieniającego się rynku pracy. Myślę, że pewne wątki z tego projektu na przykład mogą być też wymyślone czy zastosowane do programów szkoleń górników. Te programy, które do mnie schodzą z Górnego Śląska, może tylko będzie mówił o Górnym Śląsku, no to są takie klasyczne, tak, że tam jest oferta jakichś szkoleń dla pracownika, tak dalej, ale nie ma całej tej otoczki, nie, tego dobrego zdiagnozowania pracownika, tego dania mu kilku szans zamiast pieniędzy, nie, to mówię, słuchaj człowieku, ty masz tu bon edukacyjny na przykład na następne 5 lat, możesz się kształcić, nie wiem, na tirowca, na budowlańca, na kogoś tam jeszcze, po prostu możesz sobie wybrać i co więcej, jak cię coś tam znudzi, to zrób sobie kolejne kwalifikacje, znudzi, w sensie stwierdzi, że to nie jest praca dla ciebie, więc to było tutaj takie bardzo elastyczne podejście do sposobu kształcenia. Oczywiście szeroka koalicja tutaj, zarówno centrów pracy, sektora edukacji, szkoleń, związki zawodowe bardzo mocno tutaj brały w tym udział. Czyli to jest to włączenie, o które też walczę w tym Krajowym Forum Regionów Węglowych. Także tutaj bez tej strony związkowej, bez strony pracowniczej tak naprawdę nic nie zrobimy, dlatego że tego typu projekty to one właśnie są dopasowane do klienta, którym jest ten człowiek odchodzący z tej kopalni. Sam zresztą mam wielu sąsiadów przez płot, którzy są górnikami i też no wiem, jakie są ich reakcje na to, co się dzieje, co pan profesor mówił, tutaj potwierdzam w 100%. Transformacja zabiera im miejsca pracy, no proszę im to wytłumaczyć. No. Przecież to kopaliśmy ten węgiel 100 lat, jeszcze dziadkowie i tak dalej i to jest potrzebne, nie mamy żadnych alternatyw tak naprawdę na dzień dziś, to jest ich tłumaczenie, alternatyw dla tej energetyki i tak dalej. To więc dlaczego wy nam zabraniacie kopać ten węgiel? My dalej chcemy to kopać, nie? Do tego dochodzi prestiż zawodowy. Nie wiem, czy pan profesor potwierdzi, ale tutaj koledzy z Uniwersytetu Śląskiego mnie bardzo nauczyli, profesor, znaczy doktor Trębaczowski, on właśnie też koncepcją tej sprawiedliwości zajmuje. I on mi pokazał, że są badania, które pokazują, że prestiż w społeczeństwie zawodu górnika jest wyższy niż profesora. Ja nie mam nic przeciwko temu, tylko proszę zwrócić uwagę, jakie to będzie powodowało w transformacji problemy, takie już natury społecznej, jednostek, rodzin, tak? To jest bardziej złożona jak gdyby kwestia. Już nie chcę wchodzić w kwestie związane z układem w rodzinach i tak dalej, że ten górnik traci ten prestiż i tutaj jak on teraz ma przed tymi swoimi dzieciakami, przed tą żoną wystąpić, on zawsze był tym bohaterem. To naprawdę jest to złożony problem. To wydaje mi się, żeby jakby taki dobry projekt jeszcze rozłożyć na łopatki i dostosować na przykład do naszych możliwości, mogłoby być czymś ciekawym. Dziękuję bardzo. Serdecznie dziękuję za te przykłady, ponieważ rzeczywiście one sprowadzają nas w jakiś sposób na ziemię w myśleniu o tej transformacji. Często w tych dyskusjach poruszane są jakieś kosmiczne technologie. Tutaj padło już sformułowanie, że nikt nie wie, co nas czeka w przyszłości.
a z drugiej strony chodzi o to, żeby w tej niewiedzy i niepewności jednak trzymać się przy ziemi i konstruować na tyle realne i wyobrażalne przedsięwzięcia, które mogą być w perspektywie roku, dwóch, trzech, pięciu zrealizowane. I też widzimy po budżetach tych projektów, że takich projektów w tym budżecie, który jest przewidziany, oczywiście na razie operujemy suchymi liczbami i nie można ich tak bezpośrednio przekładać, ale widać, że zmieściłoby się spokojnie kilkadziesiąt, a mówimy o kilkunastu tysiącach bezpośrednich miejsc pracy rozłożonych na około dwóch dekad, tak, jeśli chodzi o kwestie związane z odejściem z rynku pracy i przekwalifikowaniem. Więc wydaje się, że nawiązując do też tego początku naszej dyskusji, że takie naprawdę rozsądne przygotowanie się i zaplanowanie do tego procesu daje gwarancję, że zupełnie stresów się nie uniknie, ale że też ten diabeł nie jest taki straszny jak na dzisiaj z perspektywy wyrobiska kopalnianego czy korytarza wygląda. I tu rzeczywiście zdajemy sobie sprawę, że w naszym regionie te procesy rozpoczęły się dość późno, też z uwagi na skalę produkcji energii, miejsce na mapie energetycznej kraju, przecież Bełchatów jest niewątpliwie stolicą energetyczną, jeśli chodzi o proporcje produkcji energii. Rzeczywiście w ciągu kilku miesięcy w wyniku porozumienia Polskiej Grupy Energetycznej i Urzędu Marszałkowskiego, chciałem użyć słowa udało się, ale to się nie udało, to po prostu zostało wdrożone. Byłem na otwarciu w ubiegłym tygodniu w czwartek. Pan dyrektor podjął się Mission Impossible i firmuje przedsięwzięcie o nazwie Centrum Rozwoju Kompetencji w Rogowcu. Chcielibyśmy prosić kilka takich generalnych informacji, zdając sobie sprawę, że centrum przecież dopiero co powstało i jak każda instytucja nabiera rozpędu, ale jak z perspektywy już tych około miesiąca działania i przygotowań i planów wygląda ta inicjatywa, która oczywiście ma na celu właśnie poszerzenie kompetencji osób, które chciałyby się przekwalifikować w przyszłości. Oddaję głos. Dzień dobry Państwu. Przy użyciu prezentacji będziemy rozmawiali? Tak. Ja chciałbym tutaj jeszcze na początku powiedzieć, że jak najbardziej pierwsze zajęcia odbyły się w weekend 18-19 września. Ruszyliśmy już z trzema kierunkami. Następnie teraz 25-26 września otworzyliśmy kolejne dwa kierunki, także zainteresowanie tutaj ofertą szkoleniową TRK jest dosyć duże wśród pracowników grupy PG. Myślę, że tak dalej będzie. Myślę, że będziemy wychodzili naprzeciw potrzebom tutaj lokalnych przedsiębiorców, lokalnego rynku pracy, przede wszystkim rejonu Bełchatowa i będziemy starali się kształcić w zawodach przyszłości. I teraz chciałbym Państwu pokrótce przedstawić, czym jest Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego IPG Polskiej Grupy Energetycznej. Ja może też sobie wstanę, bo to będzie mi łatwiej do Państwa mówić. Czyli Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego IPG Polskiej Grupy Energetycznej w Rogowcu. Jest to placówka pierwsza przy grupie PGE. Powstała tutaj w rejonie Bełchatowa, przy kopalni Bełchatów, elektrowni Bełchatów. Czym jest Centrum Rozwoju Kompetencji? Centrum Rozwoju Kompetencji jest wspólnym projektem Województwa Łódzkiego, które cieszy się długoletnią tradycją, jeśli chodzi o szkolnictwo zawodowe oraz kluczowym partnerem, czyli PGE, Polską Grupą Energetyczną, kluczowym partnerem Województwa Łódzkiego w rozwijaniu oferty kierunków kształcenia zawodowego związanego z transformacją energetyczną. I tutaj pada to magiczne słowo transformacja, które już padało z ust mojego przedmówcy, pana doktora, transformacja energetyczna. Jak należy to rozumieć? Należy to rozumieć jako transformacja myślenia o sektorze energetycznym przede wszystkim, tak? Idąc troszeczkę dalej, transformacja, czyli zmiana kwalifikacji pracowników, to co najważniejsze. I tutaj ofertą i wspaniałym miejscem do tego etapu transformacji jest właśnie to moje Centrum Rozwoju Kompetencji. Drodzy Państwo,
Jakie były prognozy, jakie są prognozy dla powiatu, dla rejonu bełchatowskiego? Jak Państwo widzicie na slajdzie, tak, jeśli chodzi o pracowników kopalni, elektrowni, wygląda to nawet przyzwoicie, bo 75% niespełna pracowników jest w wieku powyżej 45 lat, czyli te osoby do roku 2030-36, gdzie mocno wybrzmiewa termin zamykania kopalni, elektrowni Bełchatów, przejdą już na emeryturę. Gorzej o wiele jest w spółkach zależnych od grupy PGE. Tam niespełna 67% pracowników są to pracownicy młodsi, którzy jeszcze potrzebują, jeszcze wiele lat będą pracować w swojej karierze zawodowej, tak? Czyli potrzebują jeszcze pracy i dla nich konieczne jest zapoznanie się z ofertą CRK, przeanalizowanie kierunków, które polecamy i ewentualnie spróbowanie przekwalifikowania się, tak? Czyli zapoznania się z ofertą, zapisania się na kwalifikacyjny kurs zawodowy, za chwileczkę, który Państwu bliżej przedstawię, i spróbowania odnalezienia się w innym zawodzie. Jakie zawody będą w Centrum Rozwoju? Tutaj jeszcze parę słów odnośnie tego, dlaczego powstało to centrum. Daje możliwość właśnie, drodzy Państwo, przede wszystkim przygotowania kadry do pracy związanej z nowoczesnym sektorem energetycznym. Również jest szansą na przebranżowienie pracowników sektora energetyki konwencjonalnej, która cały czas funkcjonuje w Bełchatowie. Daje możliwość na rozwój zawodów w przyszłości. Również daje możliwość nabycia bądź uzupełnienia bądź kształcenia się w nowych kwalifikacjach. I tutaj nawiązując do tych zawodów przyszłości, są to takie zawody jak między innymi analityk, czyli zarządzanie dużą ilością zbiorów danych, specjalista z branży IT, programista, inżynier elektrotechnologii czy biotechnolog. Centrum daje możliwość również kształcenia w kluczowych branżach regionu. Tymi branżami są branża elektroenergetyczna, branża elektroniczno-mechatroniczna, branża mechaniczna, branża teleinformatyczna. Drodzy Państwo, na tę chwilę ta oferta jest taka po analizach właśnie przedstawicieli Urzędu Województwa Łódzkiego i przedstawicieli Grupy PGE. Stworzyliśmy tą bazową ofertę na dzień otwarcia placówki, czyli na pierwszy rok działania i funkcjonowania tej placówki. Na tą chwilę cieszymy się, tak jak mówiłem wcześniej, dużym zainteresowaniem. Za chwileczkę Państwu przybliżę może troszkę bardziej dokładniej, jak to wygląda na tą chwilę, jeśli chodzi o słuchaczy i zainteresowanie. Tutaj jeszcze chciałbym Państwu przybliżyć tą placóweczkę Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Rogowcu. Składa się z dwóch szkół. Jest to Centrum Kształcenia Zawodowego, w ramach którego będziemy prowadzili kwalifikacyjne kursy zawodowe, które właśnie w tym roku ruszyły na pięciu kierunkach, żeby Państwa nie skłamać. Kursy umiejętności zawodowych, czyli to będą te krótsze formy kursowe oraz kursy kompetencji. I jest też oferta dla młodzieży, czyli dla absolwentów szkół podstawowych i ewentualnie absolwentów branżowej szkoły pierwszego stopnia, branżowa szkoła drugiego stopnia. Również wyszliśmy tutaj na potrzebę młodzieży, żeby ewentualnie miała możliwość kształcenia się w zawodach przyszłości, jakie tutaj oferujemy. Drodzy Państwo, przechodzimy teraz właśnie do tej oferty. W pierwszym roku naborowym zaoferowaliśmy 9 kierunków, na które robiliśmy wstępnie nabór. Są to takie kierunki jak technik, urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Tutaj głośno bardzo wybrzmiewało dzisiaj już w panelach, że tutaj akurat ten kierunek jest bardzo potrzebny. Potrzeba jest w województwie łódzkim, w powiecie bełchatowskim specjalistów wykwalifikowanych w tej branży. I nie ukrywam, w tej branży cieszymy się największym zainteresowaniem wśród osób, które się zgłosiły do Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej. Kolejny zawód, technik energetyk. Kolejny, technik automatyk, technik elektronik, elektromechanik, technik mechanik, technik spawalnictwa, technik informatyk i technik programistwa. Drodzy Państwo, i analizując tutaj to wszystko w porozumieniu z przedstawicielami Grupy PGE, skupiliśmy się na 4 kierunkach, które chciałem Państwu tutaj przybliżyć, na których mamy otwarte kształcenie w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w systemie zaocznym. Pierwszym kierunkiem jest właśnie ten najsłynniejszy, najbardziej potrzebny kierunek, czyli technik, urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Powiem Panu jako anegdotkę, Panie Dyrektorze, że właśnie na pierwszym wydarzeniu projektu Bełchatów 2050, gdy przyjechali przedstawiciele związków zawodowych, też jako uczestnicy wydarzenia, właśnie wydali się w dyskusję, czy w tej branży oferty zarobków będą porównywalne z tą wartością wynagrodzeń, jaką uzyskują. Możliwe, że jednak w międzyczasie przekonali się, że tak, jeśli ten kierunek rzeczywiście cieszy się największą popularnością.
Myślę, że tak, ponieważ wiadomo, tak jak pan tutaj mówi, kierunek się cieszy największą popularnością, dlatego że nie tylko w powiecie bełchatowskim czy w województwie łódzkim brakuje specjalistów w tej branży, prawda? Widziałem, brakuje montelów, brakuje instalatorów, wybiegając dalej, brakuje później serwisantów, bo na razie, prawda, widziałem, drodzy państwo, wszyscy zakładamy te panele, wszyscy zakładamy turbiny wiatrowe, one są nowe i jeszcze pracują, tak? Ale za jakiś czas będzie trzeba to serwisować. Nie mamy specjalistów w tej branży, dlatego tutaj ten kierunek jak najbardziej potrzebny. I jak państwo widzicie, kierunek, po którym słuchacz, który ma wykształcenie minimum średnie, otrzymuje tytuł technika w danym zawodzie, składa się z dwóch kwalifikacji. Już nie będę tutaj państwa zanudzał, tutaj przejdę przez te slajdy troszkę szybciej. Pierwsza kwalifikacja, montaż i uruchomienie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Liczba godzin to jest niecałe 500 i do tego 140 godzin praktyki. I w tym kierunku jest również druga kwalifikacja, eksploatacja urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. 332 godziny teoretyczne, dydaktyczne i 140 godzin praktyki. Jakie możliwości są po uzyskaniu tytułu technika? Drodzy państwo, widzimy na slajdach, tak? Szeroki wachlarz możliwości pracy w różnego rodzaju firmach. Ewentualnie tutaj w ostatniej zakładce też jest bardzo fajna i realna możliwość otworzenia własnej działalności i założenia własnej firmy. Drugi kierunek, technik automatyk, również cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród słuchaczy naszego centrum. Też dwukwalifikacyjny. Pierwsza kwalifikacja, montaż, uruchamianie i obsługiwanie układów automatyki przemysłowej. 468 godzin dydaktycznych, 140 godzin praktyk. I druga kwalifikacja, eksploatacja układów automatyki przemysłowej. 293 godziny teoretyczne plus 140 godzin praktyk. Jakie korzyści daje nam skończenie tego kierunku? Ładnie wypisane w slajdach, drodzy państwo, zakłady pracy. I tutaj można powiedzieć, że większość zakładów pracy, prawdopodobnie większych w Polsce, już jest zautomatyzowana, czyli potrzeba tam jest automatyka, tak, programisty. Za chwileczkę też będę omawiał ten kierunek. Biura technologiczne. Powiem tylko państwu też, ponieważ mój syn jest w trzeciej klasie technikum automatyki i robotyki, też jedynej takiej szkole w Polsce, oczywiście w Łodzi, w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. W tym roku mieli praktyki. On akurat miał praktykę w fabryce czekolady, która jest zlokalizowana w Łodzi i nie mogłem uwierzyć w to, że 17-latkowi proponowano, żeby w czasie wakacji został do pracy. I to naprawdę była silna presja. Tak brakuje osób na rynku w tych zawodach. Tak jest, dlatego bardzo się cieszę, że te kierunki się udało nam otworzyć. Kolejny kierunek, to co państwu przed chwilą mówiłem, technik programista. Również to jest równoznaczny kierunek, można powiedzieć, prawdę powiedziawszy, z automatykiem, też składający się z dwóch kwalifikacji. Pierwsza kwalifikacja, tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych. Liczba godzin 351, 140 godzin zajęć praktycznych. Druga kwalifikacja w kierunku technik programista, projektowanie, programowanie i testowanie aplikacji. Liczba godzin 507 i 140 godzin praktyki. I ostatni kierunek, żeby państwa nie zanudzać, który też się cieszy dużym zainteresowaniem i też mamy otwarty kierunek do kształcenia w tym roku. Jeszcze powiedzmy korzyści, prawdę powiedziawszy, to wiadomo, że są stricte, można powiedzieć, równoznaczne z korzyściami w automatyku, czyli też podobne instytucje i firmy, czy podobne branże, jeśli chodzi o pracę, gdzie można się starać. Technik informatyk. Prawdę powiedziawszy, kierunek, który jest nam, nawet nam wszystkim potrzebny, prawdę powiedziawszy, teraz w każdej pracy znajomość podstawowych aplikacji komputerowych, czy tam wordowskich, excelowskich, to jest podstawa w każdej pracy już teraz, dlatego ten kierunek też się cieszy dużym zainteresowaniem i też dajemy możliwość kształcenia się osobom pracującym, bo akurat tutaj to jest placówka, która w pierwszym roku swojego rozruchu kształcimy w systemie zaocznym, czyli wyszliśmy przede wszystkim na potrzebę osób pracujących. Jest to system zaoczny, weekendowy, zjazdy co dwa tygodnie, sobota, niedziela, czyli można normalnie pracować, można zdobywać nowe kwalifikacje, można sobie uzupełniać te kwalifikacje. I technik informatyk, również dwie kwalifikacje. Pierwsza kwalifikacja, administrowanie, eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych, 488 godzin i 140 godzin praktyki. Druga kwalifikacja, tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych. 332 godziny, tutaj troszkę mniej godzin dydaktycznych, 140 godzin zajęć praktycznych. Tak wyglądają, drodzy państwo, kwalifikacyjne kursy zawodowe w Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego IPG Polskiej Grupy Energetycznej na tą chwilę, czyli w roku 2021-2022. Te kierunki mamy otwarte, na tych kierunkach zaczęliśmy kształcenie słuchaczy. Dodam jeszcze, że na tych kierunkach na chwilę obecną mamy 180 słuchaczy.
Baliśmy się na początku, że będzie małe zainteresowanie, jednak na te warunki lokalowe, jakie posiadamy tam w centrum, przerosło to nasze oczekiwania, prawdę powiedziawszy. Dlatego cieszymy się bardzo, że jest tak duże zainteresowanie i myślę, że te kierunki w przyszłych latach będziemy kontynuować, jeżeli będzie wśród słuchaczy dalej zainteresowanie tymi kierunkami. Oprócz tych kierunków, prawdę powiedziawszy, planujemy wzbogacać swoją ofertę dydaktyczną. Będziemy cały czas analizować potrzebę rynku lokalnego, rynku wojewódzkiego, rynku całej Polski i będziemy wprowadzać nowe kierunki kształcenia, w których będzie potrzeba kształcić no, kształcić w sumie specjalistów, tak? No, może jeszcze jest ważne, żebyśmy powiedzieli, kto może być kursantem, uczestnikiem takich kursów. Jakie są takie warunki progowe postawione przez organizatora? Warunkiem kursu może być osoba pełnoletnia i drugi warunek, który trzeba spełnić obowiązek szkolny, czyli prawdę powiedziawszy, trzeba skończyć szkołę podstawową. Ale mile widziane wykształcenie średnie, ponieważ właśnie w tych kwalifikacyjnych kursach zawodowych, żeby otrzymać tytuł technika, trzeba mieć skończone trzeba mieć osiągnąć wykształcenie minimum średnie. Czyli nie trzeba być pracownikiem kopalni lub elektrowni. Nie, nie. Oferta oczywiście dla wszystkich mieszkańców całej Polski, tak naprawdę widziawszy. Przede wszystkim kierowana na powiat bełchatowski, bo wiadomo, co tam się będzie działo, co się wydarzy, powiedzmy, po 30 roku, dlatego przede wszystkim kierowana tutaj na mieszkańców powiatu bełchatowskiego, ale dla wszystkich mieszkańców województwa, a nawet dla mieszkańców całej Polski. Drodzy Państwo, oprócz tych długich form kursowych będziemy równolegle jeszcze będziemy oferowali wszystkim mieszkańcom powiatu, województwa, całej Polski, prawdę powiedziawszy, krótkie formy kursowe. Krótkie formy kursowe, co to znaczy? Są to formy kursowe, które trwają od 8 do 40 godzin dydaktycznych i się otrzymuje już wtedy certyfikat i ewentualnie jakieś uprawnienia. I tutaj na początku bardzo mocno zajęliśmy się i bardzo mocno chcemy, bardzo dużo chcemy rozszerzyć tą ofertę, prawdę powiedziawszy, szkoleniową, jeśli chodzi o OZE, czyli odnawialne źródła energii. Tutaj po uzyskaniu przez placówkę akredytacji Urzędu Dozoru Technicznego będziemy prowadzili krótkie formy kursowe, tak jak Państwo widzicie, czyli szkolenia dotyczące instalacji urządzeń OZE, kursy certyfikowanych instalatorów fotowoltaicznych, uprawnień. Także tutaj, jeśli chodzi o odnawialne źródła energii, bardzo bogata i szeroka oferta. Oprócz tego, wychodząc naprzeciw potrzebom grup pracowniczych, grupy PG i spółek podległych i mieszkańców, prawdę powiedziawszy, tak jak wcześniej mówiłem, powiatu, województwa, będziemy prowadzić szkolenia, obowiązkowe szkolenia BHP, czyli okresowe wszelkiego rodzaju szkolenia BHP. Będziemy prowadzić szkolenia, krótkie formy kursowe ze szkoleń, jeśli chodzi o spawalnictwo, bo też mamy tutaj porozumienie zawrzemy z elektrownią Bełchatów i tutaj też te szkolenia, jeśli chodzi o spawalnictwo, będą się odbywały na terenie elektrowni Bełchatów, gdzie prawdę powiedziawszy śmiem twierdzić, że spawalnicy z elektrowni Bełchatów są najlepszymi w Polsce spawalnikami. No tutaj można by, powiedzmy, zastanawiać się, czy ewentualnie w stoczniach naszych czasem spawalnicy troszkę lepsi, czy nie. Ja twierdzę jako bełchatowianin, że spawalnicy elektrowni Bełchatów są najlepsi i tutaj od nich będzie można się uczyć różnych metod spawania. Do tego dochodzi też jeszcze dochodzą formy kursowe właśnie te komputerowe, czyli obsługa podstawowych aplikacji biurowych, obsługa AutoCAD Electricala czy MS Projecta. Tak jak Państwu mówiłem też wcześniej, rozważamy, zbieramy uwagi, cały czas podajemy maila placówki, zbieramy uwagi od potencjalnych naszych słuchaczy, analizujemy potrzebę rynku lokalnego. Wiem już, zgłosiło się do mnie już takie uwagi, żebyśmy ewentualnie zastanowili się i przeanalizowali organizowanie szkoleń z zakresów języków obcych. Jak najbardziej. Już analizujemy tę sprawę i już zastanawiamy się, od kiedy możemy wyjść z jakąś ofertą dla Państwa. Tak? Tutaj, drodzy Państwo, zobaczcie, jakie piękne warunki nam stworzyło PGE. Widać na pierwszym zdjęciu, tak wyglądają sale wykładowe. Także ja też osobiście jako dyrektor tej placówki zapraszam do tej placówki, żeby to zobaczyć na zewnątrz. Zdjęcia nie odzwierciedlają tego, jak rzeczywiście wygląda ta placówka w realu. Piękne, klimatyzowane sale, nowe wszystko. Do tego bogato doposażone przez województwo łódzkie. U stóp elektrowni. Tak, u stóp właśnie elektrowni, bo jeszcze w nawigacji nie pokazuje się moja placówka. Trzeba ewentualnie tam elektrownia Bełchatów wpisać. Do tego pracownia OZE na dole właśnie, super wyposażona przez województwo łódzkie. Do tego pracownia komputerowa również, całe wyposażenie tej placówki to jest zasługa województwa łódzkiego. Panie dyrektorze, dziękuję serdecznie. Może jeszcze będzie szansa zadania pytań
na koniec. Bardzo dziękuję za wyczerpującą prezentację. Na koniec, proszę Państwa, mamy przewidzianą prezentację dyrektora Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, pana profesora Andrzeja Szablewskiego, który jest ekspertem w zakresie energetyki, trendów w energetyce, z którym współpracujemy już trzeci rok, jeśli chodzi o tematykę Bełchatowa, ale oczywiście sam pan profesor jest związany z regionem od wielu, wielu lat. Od dłuższego czasu, panie profesorze, rozmawiamy w naszych kręgach zajmujących się procesem transformacji w Bełchatowie, jak dobrze możemy wykorzystać zagraniczne, też szczególnie niemieckie doświadczenia w transformowaniu tych regionów. I tutaj zadanie, jakie przed panem postawiliśmy, to właśnie przybliżenie kilku przykładów, czy też kluczowych wniosków, które mogłyby być użyteczne dla nas. Także oddaję głos, to już jest ostatnia wypowiedź, prezentacja w tej części. Bardzo proszę i witamy jeszcze raz serdecznie. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, odpowiadając na pytanie, od razu przechodzę do rzeczy, odpowiadając na pytanie, jakie lekcje, wnioski płyną z dotychczasowych transformacji, warto dokonać najpierw krótkiej syntezy doświadczeń w tym zakresie, czyli w zakresie tworzenia alternatywnego ładu gospodarczego zastępującego w naszym przypadku monokulturę górniczo-energetyczną. Syntezę tę można ująć w następujący sposób. Po pierwsze, transformacja jest to długi, bo był to długi i ciągle się twierdzi, że jest to długi proces sięgający co najmniej jednego pokolenia, czyli około 20 lat. Po drugie, proces ten jest procesem trudnym w sensie konieczności podejmowania nie tylko często niepopularnych decyzji, ale także decyzji obciążonych dużym ryzykiem popełnienia błędów. Po trzecie, proces ten wymaga szerokiego współdziałania, szerokiego grona interesariuszy tej transformacji. Po czwarte, realizacja procesu transformacji pociąga za sobą konieczność poniesienia ogromnych nakładów. Po piąte, przebieg i uciążliwość procesu transformacji w ogromnym stopniu zależy od stanu koniunktury gospodarczej. O tym zresztą już tutaj ktoś wspomniał przed chwilą. I wreszcie po piąte, proces jest to proces, którego sukces zależy od jakości i sprawności systemu zarządzania tym procesem. Otóż od razu warto tutaj podkreślić i zastrzec, że pojęcie sukcesu transformacji jest tu pojęciem bardzo mocno względnym. Dlaczego? Dlatego, że przykłady transformacji udanych dla jednych wcale nie są pozytywnie postrzegane przez innych, zwłaszcza tych, którzy są beneficjentami dotychczas starego czy dotychczasowego ładu gospodarczego. Jeśli mówimy o ważnych lekcjach z dokonanych transformacji, to należy wskazywać nie tylko na dobre przykłady transformacji, ale także na liczne przykłady złych praktyk i popełnianych podczas trwania tych procesów błędów. Wydaje mi się, że świadomość możliwości zaistnienia tego typu zagrożeń ułatwia, stwarza możliwość uniknięcia ich w trakcie realizacji naszego programu transformacji. W dalszej wypowiedzi skupię się na niektórych tylko kwestiach związanych z systemem zarządzania transformacją i realizowaną w jego ramach strategią transformacji. Otóż jeśli chodzi o system zarządzania transformacją, to tutaj od 3 dekady temu dokonała się w tym zakresie zasadnicza zmiana polegająca na przejściu od dominującego wcześniej scentralizowanego systemu zarządzania do systemu zdecentralizowanego. Otóż jeśli chodzi o ten pierwszy system, to ten system scentralizowany ma z natury rzeczy charakter ekskluzywny, czyli wykluczający z procesu decyzyjnego bezpośrednich interesariuszy tego procesu, czyli ich rola głównie ma charakter przedmiotowy, oni są po prostu komunikowani o tym, jakie decyzje w sprawie transformacji zostały podjęte i będą realizowane. Ten drugi system zarządzania, który obecnie jest powszechnie stosowany i stanowi już rodzaj pewnego standardu, to system, w którym po pierwsze proces decyzyjno-wykonawczy przesuwany jest na poziom regionalny, a w jeszcze większym stopniu, a czasami nawet wyłącznym stopniu na
na poziom lokalny. Po drugie, sposób zarządzania tym procesem ma charakter inkluzywny, czyli jako zasadę przyjmuje się, że właśnie włączanie w mechanizmy decyzyjne nie tylko regionalnych i lokalnych władz, ale także szerokiego grona lokalnych interesariuszy, a także innych środowisk wykazujących zainteresowanie tym procesem, bądź też ważnych dla właściwego przebiegu tego procesu. Warto pamiętać, że ta zmiana systemu zarządzania dokonała się z paru ważnych z naszego punktu widzenia, z naszej perspektywy powodów. Po pierwsze, scentralizowany, ekskluzywny system zarządzania nie przełamywał bierności władz i społeczności lokalnych, a nawet nie sprzyjał osłabianiu ich naturalnego oporu wobec działań na rzecz transformacji, wynikającego z przekonania, że dotychczasowy ład gospodarczy zapewniał, czy zapewnia im nie tylko zadowalający, ale często wręcz ponadstandardowy poziom życia, który, jak sądzą, jak twierdzą, nie będzie możliwy do utrzymania po przeprowadzeniu transformacji. Po drugie, mimo ogromnych nakładów finansowych, posługiwanie się tym scentralizowanym systemem zarządzania nie przynosiło oczekiwanych efektów w zakresie trwałego neutralizowania negatywnych skutków wygasania rolnictwa. Po trzecie, ta zmiana dokonała się także z powodu narastającego przekonania o potrzebie zmiany strategii transformacji, zrealizowanej wcześniej strategii nastawionej na tworzenie za wszelką cenę miejsc pracy dla zwalnianych pracowników, do koncepcji realizującej strategię zrównoważonego rozwoju, która to strategia oparta jest na, po pierwsze, zapewnieniu niezbędnego poziomu usług społecznych. Po drugie, bo zapewnienie tego poziomu usług społecznych i odpowiedniego standardu życia, zachowanie bądź utrzymanie, bo to jest duży problem w momencie przystępowania do transformacji, ale także zachowanie tego poziomu, wysokiego poziomu usług pozwala na uruchomienie procesów gospodarczych, nowych procesów gospodarczych, przy czym te procesy gospodarcze zgodnie z tą ideą i zrównoważonego rozwoju muszą być realizowane w taki sposób, aby nie naruszały, nie zagrażały szeroko rozumianemu środowisku naturalnemu. Otóż słabością tej pierwszej strategii, czyli strategii nastawionej głównie na maksymalizowanie miejsc pracy, było oferowanie różnych form zachęt i przywilejów nowym inwestorom, obiecując nowe miejsca pracy, bez jednak posiadania szerszej koncepcji dotyczącej podstaw i kształtu przyszłego ładu gospodarczego, która byłaby podstawą do weryfikowania zamierzeń inwestorów i udzielania im wsparcia. Ja zresztą o tej sprawie, miałem okazję przesłuchiwać się dyskusji, o tej sprawie już mówiono niedawno. Stosowanie takiej właśnie strategii prowadziło do niekorzystnych skutków w postaci, po pierwsze, preferowania dużych inwestorów, których jednak pojawienie się rodzi niebezpieczeństwo powstania nowego uzależnienia. Po drugie, w przypadku tych dużych inwestorów, zwłaszcza międzynarodowych korporacji, obserwowano zjawisko słabego zakorzeniania się tych korporacji poprzez na przykład rozbudowę na miejscu jakichś sieci kooperantów współpracujących z tym inwestorem, co powodowało, że tego typu przedsiębiorstwa nie miały powodów, żeby zakorzeniać się jakoś głębiej, mocniej na tym terenie, czyli rodziło to ryzyko, zresztą potwierdzone takimi przypadkami, że te wielkie przedsiębiorstwa, wielkie korporacje nagle rezygnowały z tej lokalizacji, przenosiły swoje miejsce, swoją fabrykę gdzie indziej. No i w ten sposób stwarzając nowy problem. Po trzecie wreszcie, tego typu strategia wspierania za wszelką cenę tych właśnie inwestorów tworzących nowe miejsca pracy prowadziła do tego, że wspierano przedsięwzięcia gospodarcze niezdolne do samodzielnego działania bez tego rodzaju kroplówki środków publicznych. No to znowu sprawiało, że to nie było trwałe rozwiązanie problemu transformacji. Z kolei strategia zrównoważonego rozwoju, która dzisiaj, jak podkreślam, jest standardem, oznacza postrzeganie transformacji nie tylko w kategoriach zagrożeń, którym należy przeciwdziałać, ale także, a może przede wszystkim, szanse, jakie tworzyć może proces transformacji, jeśli chodzi o zbudowanie nowych, trwałych podstaw rozwoju lokalnej gospodarki.
Jest to ważna, wydaje mi się, zmiana optyki w przypadku, gdy przeprowadzenie transformacji jest nieuchronne, a tak to jest w przypadku Bełchatowa, gdzie tą datą graniczną jest wyczerpanie się złoża. No, o co tu chodzi? Chodzi o to, że koncepcja zrównoważonego rozwoju wymaga, jej opracowanie, zbudowanie wymaga rozpoznania słabych i silnych stron regionu, zidentyfikowania możliwych do uruchomienia często ukrytego potencjału rozwoju, a to nie jest możliwe bez autentycznego zaaktywizowania się lokalnych środowisk gospodarczych oraz społecznych po to, żeby wykorzystać często ich unikalną wiedzę o miejscowych potrzebach i uwarunkowaniach rozwojowych. Tego rodzaju aktywacja musi być połączona ze stworzeniem warunków umożliwiających zgłaszanie inicjatyw oddolnych w formie pomysłów, propozycji, kierunków, koniecznych działań czy też konkretnych projektów, przedsięwzięć. Służyć temu może stosowana od dawna, zwłaszcza w Niemczech, praktyka organizowania konkursów na projekty, których realizacja mogłaby w przypadku wsparcia środkami publicznymi dynamizować proces budowy nowego ładu gospodarczego. Konkursy te są często realizowane w taki sposób, że dysponent środków albo też podmiot zarządzający procesem transformacji ukierunkowuje charakter tych projektów, na przykład przez określenie konkretnych celów, których realizacja tych projektów mogłaby służyć. W tym kontekście nasuwa mi się, zgłoszona już zresztą wcześniej przeze mnie przy innej okazji, taka propozycja zorganizowania konkursu na sposób zagospodarowania największego zasobu, jakim dysponuje Bełchatów, a mianowicie to, że tam jest ta największa dziura, no przynajmniej w Europie. Moim zdaniem warto byłoby sprawdzić, czy poza standardowym pomysłem w tym zakresie, czyli wypełnienia jej wodą, co ze względu na warunki hydrologiczne tego obszaru będzie oznaczało, że to będzie chyba prawdopodobnie bardzo długi okres, nie znalazłby się bardziej atrakcyjny i mniej odległy w czasie sposób, aby uczynić z tego no, nie tylko wizytówkę regionu, ale także sposób na generowanie dochodów. Myślę, że ze względu na skalę tego przedmiotu tego konkursu warto byłoby być może zainteresować tą ideą tego konkursu nawet Komisję Europejską, żeby dała jakieś wsparcie organizacyjne czy nawet finansowe dla jego przeprowadzenia. Ważną zaletą konkursów jest możliwość uruchomienia kapitałów prywatnych i realizowania projektów w ramach tego procesu transformacji w formule partnerstwa publiczno-prawnego. Przepraszam bardzo panie profesorze, będziemy musieli w ciągu 2-3 minut już podsumowywać, czy pan... W której części swojej wypowiedzi pan jest? No, jestem w połowie. Także bardzo bym prosił. Ja nie. Ja tylko. Ja wiem też współpracując z panem na co dzień, że rzeczywiście tych rzeczy do przekazania jest bardzo dużo. I tak naprawdę szczególnie dziękuję za wprowadzenie tego wątku, który my tutaj dzisiaj nie uruchomiliśmy odkrywki samej jako takiej, ale. Okej, jakby tylko prosiłem po prostu. No ja może w takim razie jeszcze powiem jakiś fragment tego mojego wystąpienia. Chciałbym powiedzieć o nim. Tak, oczywiście. Otóż sprawność systemu zarządzania, którego tutaj znaczenie podkreślam, jest uwarunkowana jego instytucjonalnym kształtem i trybem podejmowania decyzji. Otóż w tym pierwszym przypadku, jeśli chodzi o przypadku tego instytucjonalnego kształtu, powstaje pytanie, czy to zarządzanie ma być sprawowane przez specjalnie utworzoną w tym celu jednostkę, czy też przekazane jednostce, która już działa w ramach istniejącej struktury władzy publicznej, regionalnej czy lokalnej. Tutaj są różne rozwiązania, ale nie ma żadnych jakichś rekomendacji. Jeśli chodzi natomiast o tryb zarządzania, to bardzo ważne zagrożenie upatruje się w jego biurokratyzacji, upolitycznieniu, dopuszczeniu do dominacji grupowych interesów, czy też tolerowaniu zjawisk korupcyjnych, które zawsze pojawiają się wtedy, kiedy dysponuje się środkami publicznymi. Nie można wykluczyć także działań o charakterze wręcz kryminalnym. I tutaj przywołam przypadek transformacji w Limburgii, gdzie po latach wykryto działanie zorganizowanej siatki przestępczej, podejrzewane o wyprowadzanie nawet do 30% funduszy publicznych przeznaczonych na transformację. Oczywiście receptą na to jest maksymalna transparentność procesu decyzyjnego oraz stworzenie warunków do nadzoru opinii publicznej. Ważną, potwierdzoną przez zachodnią praktykę rolę w procesie transformacji odgrywają liderzy.
Jego rolą jest przełamywanie charakterystycznej dla tych obszarów zdominowanych przez jedno wielkie przedsiębiorstwo od stanu swoistego paternalizmu, czyli zależności lokalnej społeczności od tego przedsiębiorstwa, co rodzi postawę bierności, oczekiwania, że problemy tej społeczności rozwiązane zostaną przez kogoś innego. I w związku z tym do lidera należy to, żeby działać na rzecz przełamania tego stanu. Jest ten problem, o którym mówił Andrzej Kasembek, czyli tej właściwej proporcji między pakietem socjalnym dla pracowników kopalni, a środkami przeznaczonymi na rozwój. Wobec tego ja już o tym nie będę mówił. Jest jeszcze jeden ważny problem, o którym nie wspominano prawdopodobnie, a mianowicie problem modelu rekultywacji i rewitalizacji terenów pogórniczych, dlatego że w zależności od wyboru tego modelu może zależeć to, czy pracownicy tracący pracę w kopalni nie mogliby być wykorzystani czy zatrudnieni właśnie w działaniach na rzecz, w ramach tego procesu. I w związku z tym, ponieważ to jestem zdecydowanie poganiany przez prowadzącego jako chyba pierwsza osoba, przynajmniej w tej sesji. Uwaga końcowa. Teoretycznie proces transformacji bełchatowskiego obszaru ma duże szanse na powodzenie, co najmniej z trzech powodów. Po pierwsze, bogate doświadczenie i wynikające z nich oceny i rekomendacje ułatwiają podjęcie przygotowań i zmniejszenie ryzyka popełnienia błędów. Po drugie, mamy czas na to, aby zamiast realizacji strategii reaktywnej, która jest najgorszą z możliwych strategii w tym przypadku, przygotować dobrą strategię proaktywną, która ułatwi sprostanie wymogom transformacji. I wreszcie po trzecie, mamy szansę na skorzystanie z tych licznych środków pomocowych, nie tylko zresztą unijnych. No i w związku z tym wypada mi tylko życzyć tym, którzy będą za ten proces odpowiadali, aby te szanse dobrze wykorzystali. Dziękuję. Panie profesorze, dziękuję bardzo. Na pewno nie jesteśmy zawiedzeni tym podsumowaniem z perspektywy profesorskiego gabinetu. Rzeczywiście mogę obiecać już z perspektywy przedstawicieli tych liderów, do których pan tutaj się odniósł, że pogłębimy oczywiście tę dyskusję jeszcze w tym miesiącu co do perspektyw. Dziękuję za zarysowanie tych kilku warstw. Przepraszam oczywiście, że nie będę się odnosił też szczegółowo, ale rzeczywiście tak się trochę niefortunnie złożyło, ale jednocześnie szczęśliwie, że pan profesor Drobniak jest oczekiwany przez grupę samorządowców w Bełchatowie o godzinie 16:00 i jest to naprawdę, jak pan doskonale wie, historyczny moment, ponieważ jest ta komunikacja wciąż niedopełniona, wciąż ta partycypacja, o której tu rozmawiamy w trakcie tego spotkania, wymaga udoskonalenia, że rzeczywiście też dziękuję jednocześnie, że to zaproszenie zostało przyjęte przez Państwa i mogliśmy te wątki poszerzyć i pogłębić. Ale szczególnie dziękuję za przypomnienie, że tak naprawdę ten największa odkrywka w Europie rzeczywiście wymaga specjalnej troski, mimo tego, że jej zagospodarowywanie zajmie około 2 do 3 dekad, to nie zmienia postaci rzeczy, że rzeczywiście warto myśleć o tym już w tej chwili, ponieważ to trochę może tak być albo nie być, jeśli chodzi o sukces tego regionu, ponieważ ilość prac, która może zostać wykonana, czy zadań, czy projektów wokół tego miejsca, też generujących nowe miejsca pracy, nowe przestrzenie publiczne, jest rzeczywiście ogromnym wyzwaniem. Także zgadzam się z panem ogromnie i przepraszam, że tylko to wyodrębniam z tej głębokiej wypowiedzi. Szanowni Państwo, mam nadzieję, że wybaczycie nam, że jednak ta komunikacja była bardzo w jedną stronę. Nie wiem, czy pan prowadzący całe wydarzenie, pan doktor, już chce odebrać mi głos. Ja oddaję. No niestety czas mija i jesteśmy zmuszeni, drodzy państwo, kończyć panel. Mam świadomość, że no, emocje ogromne i wiedza przekazana kolosalna. Dziękuję bardzo serdecznie panie profesorze, dziękuję panie doktorze, dziękuję
Panie dyrektorze, za ten cały przekaz dzisiejszego panelu. Dziękuję panie profesorze. Pomimo tego, że przerwaliśmy, był naprawdę te wystąpienie pana profesora było niezwykle interesujące, emocjonujące. Mam nadzieję, że kiedyś będzie okazja do tego, żeby w pełni wszystkie myśli zostały przekazane. Drodzy państwo, ja dziękuję serdecznie za tą sesję panelową. Niestety czeka nas teraz przerwa, krótka przerwa techniczna de facto i po przerwie będziemy mieli ostatni już panel Sprawiedliwa transformacja w województwie łódzkim, nadzieje i wyzwania związane z Zielonym Ładem. Drodzy państwo, dziękuję bardzo serdecznie, zapraszam na przerwę.